Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Po raz kolejny to są siatkarskie ligi i program Jesteś legendą, czyli program, w którym przedstawiamy postaci polskiej ligi siatkówki. Dziś kolejny gość, na którego czekaliście. Ja spełniam Wasze oczekiwania i z wielką przyjemnością tego gościa zaprosiłem na dzisiejszą rozmowę. Zaczynamy. Dzisiejszy gość jest wyjątkowo barwną postacią polskiej siatkówki. Był kiedyś siatkarzem, potem trenerem, a teraz jest komentatorem i ekspertem telewizyjnym. Oczywiście cały czas przy siatkówce. W swojej karierze zdobywał tytuł Mistrza Słonecznej Italii. Jest także medalistą Mistrzostw Polski. Rozegrał 12 sezonów w polskiej lidze siatkówki. Waszym i moim gościem jest Polski Diabolo, Jakub Bednaruk. Witam cię dobry, bardzo serdory. serdecznie. Diabolo to tak cię w Itasie Trentino chyba tam nie, nazywano. Nie, w, w Trento to mi e, ksywkę Rinio, Tak? To jest od e, Gatuzo tak miało ksywkę. I, i, nie wiem dlaczego e, skojarzyłem się z Gatuzo. Może dlatego, że jak w piłkę graliśmy, to, to, to my jako Polacy graliśmy z Michałem Winiarskim w jednym zespole i zawsze Włochów laliśmy. Mhm. E, bo tak czy ustawał składy, żeby tylko dopaść Włochów. A więc ja byłem rinio, ale Diab diabeł to. Diabeł to w Polsce bardziej funkcjonował. Tak? Ale diabolo tak po włosku. Po włosku tak, tak, jeszcze tak, zrąśł. Jeszcze, tak. zrąciłem, jakby było jeszcze to, to. Diabolo, <laughs> diabolo, polski diabolo. Kuba, zaprosiłem Cię dzisiaj na tę rozmowę, bo raz uważam, że jesteś legendą polskiej. Siatkówki, bo naprawdę przeszedłeś bardzo taką długą drogę i bardzo interesującą, jeśli chodzi o Twoją karierę i sportową, zawodniczą, ale także trenerską. No i cały czas jesteś przy siatkówce, to wszyscy doskonale wiemy, ale zaprosiłem Cię również dlatego, że chcieli tego po prostu kibice, chcieli tego widzowie. I mam taką pulę pytań przygotowanych przez nich, ale do tych pytań oczywiście przejdę troszeczkę później. A zacząć naszą rozmowę chciałem od takiego cytatu, który gdzieś znalazłem, kiedyś powiedziałeś, że Ty nigdy nie oglądasz się za siebie. Czy to cały czas jest aktualne? To cały czas obowiązuje? Co tak jak zwróciłeś uwagę legenda to jest tak dużo powiedziane, bo jak miałeś tutaj goście, Gosię Glinkę, to jest legenda. Hmm. Mam nadzieję, że przyjdzie Cię Mariusz Grazny, który kończy karierę. To jest legenda. Czy duże starania, żeby Życzę... tutaj przyszedł, ale to jest bardzo ciężka sprawa. Ja sobie zda zdamcję, <laughs> ale się nie dziwię, że to jest trudne. Ale lekko jesteśmy po e, I to są legendy. Ja, jak zwróciłeś uwagę, przeszedłem przez te wszystkie stopnie hmm. e, w siatkówce. Pierwszy raz jest w ogóle jestem dzieckiem siatkarskim, bo i moja matka grała, ojciec był w BKS-ie bielsko przez wiele lat, więc ja praktycznie na hali się urodziłem i z tej hali nie chciałbym wychodzić bardzo długo, aż mieli hmm. aż wyniosów, więc... Cieszę się, że zaczynałem jako, jako zawodnik. Zobaczyłem to wszystko od początku. I te początki siatkówki plus ligowej, ogólnie takiej profesjonalnej. No tak, bo pamiętasz jeszcze tą starszą, tak. przed przemianą, przed metamorfozą, a później już kiedy ona stawała się bardziej profesjonalna. Pamiętam jak pierwszy raz wszedłem na spodek i wydawało mi się, że to jest gigantyczna hala, a teraz ostatnio byłem na y -y -y. spodku i mówię, no tak, no fajnie, ale przyjemnie, ale to wi widziałem. Ale są się, już większe. Są już większe. Przez tą trenerską no, 10 lat byłem pierwszym trenerem, 2 lata jako asystent, czyli 12 lat. Nikt nie prowadził w Plus Lidze przez 20 lat, nikt nie prowadził 10 lat klubu, więc to jest mm -hmm. jakiś wskaźnik. Oczywiście nie szło mi zawsze dobrze, a częściej może średnio. No to o tym później a, pewnie, to później. pewnie, ale i to jako ekspert a, też chciałem przekazywać to, co się nauczyłem i to, co widziałem, żeby mm -hmm. to pokazać, że ta siatkówka może być też ciekawa z, innego, z innej perspektywy. A ekspert, ja to zawsze się śmieję, eks, ekspert, bo tak eksperci, jak ja się, eksperci w telewizji, ja wolę gawędziarz siatkarski mm -hmm. przy, przy mikrofonie. No ale wiesz, ekspert to jednak ekspert, i ty jesteś ekspertem, no bo czytasz grę i y, byłeś na boisku, i byłeś też trenerem, y, więc właściwie z wielu perspektyw obserwowałeś to, co dzieje się y, na placu i, i, i po prostu potrafisz to fajnie przekazać. To, to jest bardzo podkreślane. Ale powiedz mi tak, y, Kuba Bednaruk siatkarz, Kuba Bednaruk trener i Kuba Bednaruk ten ekspert czy gawędziarz, jak to określasz. W której roli czujesz się najlepiej? Jak tak z perspektywy czasu na to wszystko spoglądasz? Ja się cieszę, że każdy mogą spróbować. Mhm. A, oczywiście jako zawodnik chciałem osiągnąć więcej, bo, bo wszędzie jest ten takie poczucie, że, że coś czegoś mi brakowało wszędzie, czegoś można było więcej, ale z drugiej strony Kurczę, no 10 lat, w, 12 lat w, grałem w Plus lidze, debiutowałem jak miałem 17 lat, walczyłem w finale mistrzostw Polski. I w tym trend to okej, okay, no tam dużo nie nagrałem się, mm -hmm. bo w, akurat pierwszy sezon, kiedy Nikola był zdrowy przez cały sezon nie trzeba było zmiennika. <laughs> um, teraz, rola trenera, rola pracownika telewizji siatkarskiej, no bo mówmy, że Polsat Sport to jest telewizja tak. siatkarska, czy, znaczy nie całościowo, ale, ale um, jest to coś, co... Każda z tych ról sprawia mi ogromną frajdę, i chciałem, żeby to też było widać, bo sprawiało mi ogromną frajdę bycie na boisku. Mm. Sprawiało mi ogromną frajdę stanie obok na linii i prowadzenie zespołu, wychowywanie, kłócenie się z zawodnikami, bycie z ludźmi. A teraz sprawia mi ogromną frajdę e, ostatnio siedzę na sali w e, meczu strzębie z pełna hala, i ja jestem cały czas w środku siatkówki i ja tu jestem i, i, i mnie to strasznie bawi i cieszy. Słuchaj, tak wspomniałeś, no, chociażby właśnie Jastrzębie Zaksa, tak? Te konfrontacje tych zespołów, ale w ogóle to, co się dzieje teraz w tej klubowej polskiej siatkówce, no przecież cały czas mamy nadzieję, że e, doczekamy tego finału Ligi Mistrzów, prawda? Z udziałem dwóch ekip e, tego jakiegoś, no, epokowego można powiedzieć, wydarzenia siatkarskiego. No ale tak przed laty, jak ty zaczynałeś swoją karierę, to chyba niewielu ludzi było takich, e, którzy by sobie pomyśleli, kiedyś to... W Przyszłości polska siatkówka to będzie ta jedna z najlepszych w Europie. A jeżeli w Europie, to można powiedzieć na świecie, prawda? To musieli być jacyś wizjonerzy, którym coś tam się przyśniło. E, raczej ludzie stąpali po ziemi i, 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 i taka przemiana. Przez tyle lat to się naprawdę strasznie dobrze rozwinęło. A jeszcze moje początki w, w Lidze, bo to już Plusliga to jeszcze nie było, plusliga, ale moje początki w siatkówce. Wyglądało mniej więcej tak, że jak się trafił zespół w Pucharze, trafiłeś na Niemców, Francuzów, Belgów. Ja nie mówię o Włochach czy Rosjanach, bo to, to w ogóle zupełnie na bajka, ale, tak. ale mówię Niemcy, Francuzi, Belgowie, to generalnie się z, zazwyczaj dostawało po głowie. I to... no, ja zawsze pamiętam, że knack Rossellare albo Norico Maseik i, i cały i, i czas problem. Było... I problem. Francuski zespół, jak ja grałem w Pucharach z Czarnymi Radą, to z Kan się dostawało regular... hmm. tam szybciutko. Um, teraz jest tak, że, że francuski zespół, jak, jak prawda sobie drabinkę albo lasowanie, mówi byle nie Polaków. Uh, Włosi, miejmy nadzieję, nie Polaków. Turcy, miejmy nie Polaków, miejmy nadzieję, że nie Polaków. O obróciło to się o 180 stopni, zupełnie I to podejście, ale to też widać, to podejście mentalne. My, jako kadra czy jako siatkówka, absolutnie nie, nie mamy się czego wstydzić, nie mamy się czego bać, a, a, a odwrotnie, że tu przyjeżdżał do nas i mówią: wow, tak to, tak to się robi. Tak, tak, się, tak się prowadzi mecze, tak się robi, organizuje imprezy. Tak się robi challenger. Tak, tak się robi challenge między innymi, bo tam ten narodowy szybko się jest dramatycznie realizuje, a gdzieś indziej a, niestety I, i, nie i teraz to, to my jesteśmy taką forpocztą, to my jesteśmy tą awangardą tej siatkówki, a hmm. kiedyś to po prostu byliśmy za ściankiem, trochę z dużymi talentami, bo, to, bo talentów zawsze było dużo, ale, ale jednak jak zobaczyliśmy, że na czym polega ta inna siatkówka, to byliśmy trochę w szoku. Teraz to się wyrównało. Ja właśnie się cieszę, że ja byłem od początku tej, tych przemian i byłem w środku, może nie byłem tą najważniejszą postacią nigdy, ale tam gdzieś w tej szatni widziałem te różnice. Hmm. Rok, krok po kroku. Różnice takie, że pierwszy raz w Jastrzębiu nam dali koszulki treningowe, gdzie w ogóle byliśmy w szoku, że można mieć koszulki treningowe. Co jest teraz normą i, tak. i standardem. Ileś tam takich małych, drobnych rzeczy się pozmieniało? I ja się cieszę, bo ja to wszystko widziałem, ja to wszystko czułem. Ja to wszystko, ja, jak dostawaliśmy na obiad schaboszczaka z kapustą mm. i się dowiedzieliśmy, że tak się nie je, To też się dowiedziałem dopiero. Jak A kiedyś schabowy to była podstawa. Ale słuchaj, nie masz takiego wrażenia, że na przykład ci obecni siatkarze, siatkarki, no, którzy mają wszystko na tacy podane i, 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 i grają w profesjonalnych ligach, troszeczkę może nie doceniają tego, co mają, bo. Bo no, kiedyś, tak jak wspominasz, to były zupełnie inne czasy i były trudne czasy, naprawdę. Dla ludzi, którzy na przykład chcieli żyć ze sportu, chcieli uprawiać y, siatkówkę, y, no wszystkiego brakowało, prawda? Nie wiem, czy nie doceniają. Są takie momenty, że zwracamy uwagę tym młodym chłopakom. Słuchaj, to, że myśmy musieli po buty jechać do Czech, żeby kupić buty z kauczukową podeszwą to są stare czasy, ale to dla wielu ludzi to w ogóle to jest prehistoria. No, ja mam 13-letnią córkę i dla niej moja młodość to są epoka dinozaurów, więc mhm. dla, dla takich ludzi, którzy mają po 20 par lat, to, że on, kwestia butów, no butów, głupi butów, wiesz, ile było walki było, żeby buty siatkarskie dobre kupić. Wyobrażam ja, sobie, żeby ja, w ogóle fajne trampki ja, mieć, to, to, to już był problem. B, b, czy, czy teraz hotele, czy, czy wyżywienie, czy odżywki, czy trener przygotowania, ileś tam rzeczy. Nie wiem, czy nie doceniają, bo, bo e, też mają wszystko przygotowane, ale też e, dużo muszą o to walczyć. Bo żeby tu się trafić, tu być teraz w czubie polskiej ligi, to trzeba być naprawdę wyśmienitym zawodnikiem, żeby trafić. Mhm. Oczywiście, jak jesteś wyśmienitym, to za rok kontraktu jesteś w stanie kupić mieszkanie. Mhm. Nawet dwa. A w 20 lat temu, jak kupiłeś używane auto, odkładając 3 lata, jest ta różnica i ja, ja nie robię z tego jakiegoś dużego problemu, nie, 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 jestem, nie mam takiego poczucia, że mody, jak Ty byś 20 lat temu, to jak ci wtedy się grało, no, tak, tak. Ja, to, ja to przeżyłem, jak, jak już teraz nie jeżdżę, ale kiedyś siedziałem na Oldboyów, to tam właśnie jak się siedziało wieczorem, to o, kiedyś, kiedyś to było technika, mm -hmm. teraz to nie odbijało, to się wszystko pozmieniało. Są, i, są inne czasy, są inni ludzie, ale nie mam takiego poczucia, że, 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 że młodzież tego nie, nie czuje. Oczywiście, jest. Ta, teraz jest istotne, ile Cię obserwuje ludzi na Instagramie, to jest istotne. Ja też w to wszedłem w jakimś stopniu, ale raczej z większym dystansem niż tym napinką, co, co tam się dzieje. Mhm. Ale to są takie czasy, no, tak się zmieniają, no co, nic nie poradzimy. No, no ja wiem, że Ty wszedłeś w to, bo nawet ostatnio znalazłem coś takiego, że... Yy... Wzrok Brakoczewicz przypomina mi moją żonę, kiedy coś nabroję. A to nawiązanie do tego, jak teraz Brakoczewicz mobilizowała swoje koleżanki. Widziałeś tą przerwę? Widziałem, widziałem. To ja miałem Też, dreszcze. Byłem, też ja byłem pod przed wrażeniem. przed telewizorem miałem dreszcze, jak ona powiedziała. Ja. Teraz. Ale to wiesz, ja cię doskonale rozumiem, że masz też dreszcze, jak żona tak na ciebie spojrzy. To ucieka. To ucieka. To tak. was, a dziewczyny z chemika nie uciekły, bo musiały grać. No musiały grać, były a... w gorzej sytuacji. Ja muszę, ja muszę, ja muszę uciekać, ale. E, lubię się tym bawić, zresztą mm -hmm. ja, ja lubię Twittera z tego względu, jeszcze wkurza mnie Twitter, bo on coraz więcej daje możliwości znaków, to, to, to dłuższe wypowiedzi, a dla mnie ten początek Twittera, czyli tam jedno zdanie, może dwa maksymalnie, były taką esencją tego, po mm -hmm, prostu mm -hmm. nie przesadzaj, nie rób elaboratów, tylko jak chcesz coś przekazać, tak. to się pobaw. Ale w Twittera wszedłem i bawi mnie. Chociaż Twitter trochę jest taki niebezpieczny, bo niektórzy pozwalają sobie za dużo, niektórzy... Potrafią obrażać innych i, i te opinie takie troszeczkę mi się nie podobają, ale oczywiście Słuchaj, też. Ja mam to gdzieś, ja mam, wyci ja mam wyciszonych, wyciszonych ze 30 kąt. I mm -hmm. to mniej więcej jak ktoś tam sobie coś pozwoli, a najczęściej anonimowe konto, albo an, zawsze anonimowe, chyba mm -hmm. jedno, jedno było nieanonimowe, co, co, co w ogóle zablokowanych, mam chyba trzy konta, zablokowanych w sensie. Spirydonowa, jednego gościa, który oskarżył mnie o to, że mecz sprzedałem 25 lat temu mm -hmm. i jakiegoś tam gościa, który stwierdził, że nie dbam o zdrowie zawodnika, jakbym trenerę. Czyli sobie trzy konta mam zablokowane, 30 wyciszonych, bo ja to traktuję tak. Masz Twitter, to jest Twój ogródek i w tym ogródku możesz mieć jabłka, możesz mieć róże, możesz mieć ale jakieś, jakieś tam ogórki, mhm. ale jak się pojawi jakiś chwast, to po prostu, no to go wyciszasz, ja go nawet nie, nie blokuję, bo, bo będzie zadowolony, bo już bo mnie bednaróg wyciszył. Znaczy zablokował. Mam to gdzieś, wy, wyciszam, ja nie mam z tym problemu. Mhm. To jest tak samo, to są, to są takie czasy, że a, czasami w autobusie 20 lat temu nie usłyszałeś przekleństwa albo młody człowiek zawsze ustąpił starszej osobie, Teraz to też się zmienia. I, i, tak, I też się zmienia ten Twitter. Nie przeżywam z tego specjalnie, po prostu wyciszam. No masz grubą skórę po prostu i ci jest łatwiej. Ale jest, pewno są tacy ludzie, którzy ale troszeczkę jest to przeżywają. Jak, jakiś, mhm. Ale to zazwyczaj dzieciaki, jakieś mhm. tam wrzuty są, bo, bo uważam, że mam 47 lat i na pewne rzeczy. Ale to jest wyczucie, to ja mogę mieć takie wyczucie, że na coś nie zasługuję na jakieś, tako, na, mhm. na, na jakieś hasła, jakieś takie nie, nie obraźliwe teksty, ale sobie mam wrażenie. Kurde, ja mam 47 lat, jak może mi mało lat, który ma 18, na coś zwracać uwagę? Mm -hmm. W ogóle, jak mi to przy, jakby mi to przyszło do głowy, ja się zastanawiam tak, jakby mój syn, który ma 18 lat, mm -hmm. odezwał się do człowieka, który ma prawie 50, w taki sposób, jak czasami ja to tam dostaję jakiś tam komentarz. Tak to bym zastanowił się, powiedział, gdzie ja popełniłem błąd jako ojciec. Jako ojciec, w wychowaniu, tak. W wychowaniu. No tak, ale czasy, tak jak powiedziałeś, się zmieniły. Słuchaj, jeszcze chciałem nawiązać do tego, jak powiedziałeś, że teraz te kontrakty to pozwalają kupić tam jedno czy dwa mieszkania. Kiedyś yy, tak nie było. Ile Ty musiałeś pograć i popracować, żeby sobie kupić Peugeot? Bo to jest chyba twój ulubiony samolot. Nie nie, nie, nie nie ulubiony, bo ostatnio co kupiłem Peugeot, to to, więc w ciągu trzech miesięcy w niego władowałem tyle, że. <laughs> ale już teraz, ale Słuchaj, był, ale już teraz jeść. E, nie, słuchaj, to było tak, że e, na początku lat 90. to to za parę, tam dwa, trzy sezony się zbierało, jakoś się odkładało i jechało mhm. się do Niemiec po używanego, wiesz, mhm. używane auto, już byłeś kozakiem. Jasne. Um, ja też poinwestowałem tak, że w wieku 28 lat prawie zbankrutowałem, bo miałem knajpę, otworzyłem w Bielsku, bez sensu. Mm. Zresztą parę dni temu rozmawiałem z jednym agentem, który właśnie poleca małe inwestycje, pewne niż restauracje, bo my się na tymi sportowcy nie znamy w większości mm. przypadków. I to nie tylko siatkarze. Czasu nie macie. Mnóstwo sportowców próbowało co jakieś garmażeryjne rzeczy mm. robić mm. i wielu popłynęło na mm. tym bardzo mocno. Um, ale w, w różnice finansowe są spore, bo co prawda mówimy o inflacji, o różnicach. Jeżeli zarabiałeś 200 tysięcy złotych 10 lat temu, a 200 tysięcy złotych teraz to wiadomo, okay. że to jest duża różnica. Ale no, dobry kontrakt plus ligowy teraz pozwala Ci kupić, w, powiedzmy, w małym mieście dwa mieszkania e, i to ładne. Ale w małym mieście. Ale w małym mieście, to w Warszawie, Warszawie to centrum jest jedno. Bo, ale to już tak jest, to i tak masz już... <grym> to, jak, to, powiem Ci, że jeżeli możesz w centrum kupić za kontrakt od razu ale dobry zawodnik. to znaczy, że to jest bardzo Ale to oczywiście, kontrakt, ale dlatego teraz pieniądze. wracamy do tego, że to, są, to jest część zawodników, to, tak. to jest ta elita. A, i, I to wracamy do tego, żeby się dostać do tej elity, to musisz być, musisz być w szóstce, albo takim, powiedzmy, w ścisłej kadrze Stanów Zjednoczonych, mm. Francji, Serbii, i mówimy o samym topie, żeby trafić do polskiej ligi. Czyli trzeba być w kadrze. I trzeba. tutaj chcę y, od razu Cię zaczepić o ten temat y, reprezentacji, Twojej gry w reprezentacji, bo Ty właściwie grałeś tylko w reprezentacji juniorów. W reprezentacji seniorów y, cię nie było. Nie czujesz takiego niedosytu, bo nawet y, ktoś tutaj y, z widzów y, też proponował takie pytanie. Czy, czy, czy nie masz takiego poczucia, że cię było za mało w kadrze? Nie, nie, nie sądzę, że w tym y, czasie, kiedy już Paweł Zagłony wchodził złożył od mnie rok, a, tam hmm. już nie było miejsca, na, tam, na, na drugiego, a, wydaje mi się, że wtedy akurat takie roczniki były dosyć mocne, jeżeli chodzi o rozegranie. Nie, nie, oczywiście jak miało się 25 lat, no to chciało się być tym czwartym i tam dostać koszulkę, czy tam mhm. jeden dres w spale I, i ktoś tam zerkało się mniej na, na jakieś tam powołanie i miało się nadzieję, ale to chyba normalne. No, oczywiście. Ale też nie było na zasadzie takiej, że się rzucało w, w telewizor, czy tam na telegazecie jeszcze, w, że ciebie nie ma. Mhm. Nie, nie mam jakiegoś poczucia, nie mam poczucia, jeżeli chodzi o zawodnicze rzeczy... A wielkim zawodnikiem nie byłem. Gdzieś tam dość, byłem dobrym zawodnikiem na średnie kluby. Jak trafiłem do mocnych klubów, jak w strzębie, to może nie poradziłem sobie do końca, bo za, za dużo było tego dookoła. A lepiej się czułem z w, w środka tabeli wtedy, kiedy ja byłem liderem, niż wtedy, kiedy trzeba było grać o medal, jak w Jaszczębiu, bo miałem ja dostałem taką tak. szansę, żeby być w szósty, grać w Jaszczembiu o medal i nie do końca byłem z tego zadowolony, ale nie mam jakiegoś poczucia takiego kadra, jako zawodnik, absolutnie. Słuchaj, a Ty jak zaczynałeś, to wspomniałeś tutaj Pawła Zagumnego i przecież nawet razem byliście w klubie, prawda? I no, wiadomo było, że to guma jest tym numerem jeden. Czy Ty miewałeś takie myśli, że tak sobie popatrzyłeś na przykład na Pawła Zagumnego i pomyślałeś kurczę, ale on ma smykałka, on ma talent, on może coś osiągnąć, a ja tego chyba nie mam. Albo mi trochę brakuje, tak? I teraz. A może myślałeś w ten sposób? Będę go podpatrywać i może będę taki sam jak on. Nie, nie absolutnie nie było takiego. W ogóle nie było poczucia, że ja, miał ja smyłka smaka, oka więcej. Mhm. Nie czułem, żeby, żeby było jasne. Nie czułem tak, że ja jestem równy Pawłowi, ale też mhm. nie czułem, żeby, że, jesteś dużo że jestem dużo mhm. gorszy. A akurat w tym czasie, bo później tak. Paweł, Paweł wyszedł wyżej, ja chyba, albo zostałem, ale w tym hmm. wieku juniorskim, czy tam 19, 20, 21 lat, może moje błędy w wyboru klubów, bo e, Paweł od razu poszedł do Radomia, man, do klasy maturalnej, e, Ja pierwszy sezon grałem w BBT, się w pierwszej lidze, więc to był dobry krok. Później te może moje błędy, to może ten Radom nie bez sensu, ale nie poznałem żony. Może, e, Czyli e, to nie, nie było. To bez to, sensu. Nie, ja, ja, ja w ogóle, tak rozpatrując stare, te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, mhm wszystko co wydawało mi się, że było złymi wyborami, albo coś mogłem lepiej to przynosiło coś też dobrego, mm. więc jeżeli ja na to patrzę na takiej zasadzie, że e, dlaczego na przykład nie trafiłem takiego klubu, a nie takiego, bo miałem możliwość tu trafić tu nie trafiłem, a, a się okazało, że pensji nie widziałem przez 10 miesięcy, ale z tego coś jednak wyszło dobrego więc mm. ja raczej w ten sposób to, to rozpatruję, jeżeli bym na przykład został w, w trenerce w Radomiu po tym sezonie ostatnim, mhm. no to by nie trafił do Polsatu. No tak, to prawda. A ja się tu dobrze czuję, więc to wszystko się jakieś ma konsekwencje i wszystko się też układa tak, że, że jednak było czuwa. No. Jednak. No i słusznie. Jak tak popatrzyłem na te kluby, w których grałeś, ty pochodzisz z Bielska Białej, ale tak chyba najbardziej związany to byłeś jednak z Warszawą, prawda? Z AZS-em Politechniką, bo to no. i zawodniczo, i trenersko, tak? Tak kończyłeś jakby granie i już zaczynałeś dotykać trenerki. Pierwsze dwa lata to była taka współpraca, i byłeś asystentem radka Panasa. I co, już wtedy tak czułeś, że ta droga trenerska to jest coś dla Ciebie? Najbardziej to chyba wyczuła Jola Dolecka, właśnie nasza prezes, mm -hmm. która jak kończyłem granie, mówi: Kuba, idź w tą stronę. Ja się jeszcze zastanawiałem, bo jeszcze nie byłem na tyle stary, mm. ani miałem jakiś schorowany, żeby nie, nie, nie popróbować jeszcze pograć, bo tam 4 lata to, to za wiek jest dla sportowca. No tak ale zaczęły się oferty przychodzić takie, które po prostu już pomyślałem sobie nie, no to już chyba coś jest nie tak, no bo to po ostatnim okresie politechniki. Ale to też Widzisz, trafiam do Gdańska i wydaje się, że ten Gdańsk taki naładowany wtedy, w, mm. że i Kadziu był, i, ten, i, i Bojan Janić, i, i Bruno Zanut, to wydawało się, że to tam coś zwojujemy. No i się okazuje, na dwa tygodnie przed, przed Ligą, że my nie mamy sponsora, że się wycofał główny sponsor, a na, mm. na, na koncie mamy złotów, złotówki, nie mamy. Generalnie jesteśmy bardzo blisko powtórzenia teraz Legionowi. W ogóle ta Legionowia teraz, co tam, ta cała akcja wyglądała, mm. ja byłem jak, jako zawodnik, jako trener na milimetry... Od powtórzenia legionowej. Od takiej sytuacji. Taki, znaczy w tej sytuacji byłem, mhm. tylko że nie rozwiązana w jakoś ktoś nas ratował. Mhm. E, więc w Warszawie było tak, że, że szefowa powiedziała spróbuj tego. E, ja poszedłem do Radka, Radek jak ty to widzisz, tak mówi spoko. Nam się dobrze współpracowało, mamy też bardzo różne charaktery z Radkiem. Mhm. Wydaje mi się, że ja później też dobierałem asystentów sobie takich, żeby można, żeby, innych, żeby, mhm. żeby nie być takich sam, żeby nie było takiego samego charakteru i takiego samego podejścia, takiego samego Spoglądaj na środkówkę, a przede wszystkim e, inne osobowości. Bo wiesz, naradka no, z wiele lat, Radek tak analiza, no. wiesz, a ja szał i, i, i wiesz, mm -hmm. e, emocje. <grym> e, więc te dwa lata mi też dużo dały, popatrzyłem sobie, co, to, co tam się dzieje i później jak dostałem tą propozycję, gdzie Radek poszedł do Olsztyna, e, ja dostałem propozycję e, od szefowej: spróbuj tego, ja mam 36 lat, a e, Marcin Nowak ma 37 i starszy mnie rok. Mhm. Mm ja prowadzę ten zespół. i Ty jesteś trenerem. Ale się dobrze z tym odnalazłem. Generalnie ta Warszawa, jakby tych problemów finansowych nie było, zawsze były. Bo zawsze no był właśnie, problemy. tak jak kojarzymy, to zawsze, jak zawsze była ta problem. drużyna Politechniki, to to. No, y, wszyscy czekali na coś takiego fajnego, na jakiś lepszy wynik, tylko za chwilę pojawiała się informacja, a tu mamy kłopoty, bo tutaj y coś ze sponsorem, a ta. tutaj. Pierwsze tak przyszły pieniądze to już mnie nie było, jak jako nikogo. <laughs> Pierwsze tak przyszły pieniądze to przed Stefan Antiga, y, y -y. ale y, tam coś było takiego. Co bardzo trudno zbudować w klubach. I później dopiero ja się zacząłem to analizować. Coś takiego, co ma aktualnie Magdańsk, coś takiego, co ma trochę Nysa, mhm. to, co zbudował Fider w Zaksie, coś takiego, że, że czujesz się jak rodzina w, w klubie. Czujesz się potrzebny i czujesz, że jesteś zawsze masz wsparcie. Mhm. A byłem w takich klubach, że po prostu nie. było zupełnie odwrotnie. I tutaj też była podstawa do wyników. Myśmy wyniki robili dobre w Politechnice. Przez 5 lat nie mam takiego poczucia, żebyśmy coś takiego... No tak, jak zajmujesz szóste miejsce. to... o ósme, dziesiąte, tak. tam gdzieś się kręcisz. Mhm. Generalnie gdzieś tam w środku tabeli. Raz na jakiś czas wygrasz na torwarze tak. ze Skroł czy z resojo. Albo mał... zagrasz w finale, Challenge. A, tak, i to K kurde, to. pamiętam jeszcze Radek, to do tej pory pewnie wspomina jeszcze ze złoty set i 7-1, prowadzenie w Częstochowie. No właśnie. Jak można przegrać u seta z 7-1. I Al... to gdzieś tam czkawką się troszeczkę odbija. No i zaczyna się to, znaczy, to bo szkoda, boli, nie? To masz, no... Albo masz puch, albo nie masz. Pechowo no, bo... się ułożyło, że. Trzeba było grać z drużyną z Polski, prawda? Z ZSM em czy tak? Tak, oni szli wtedy. Pamiętam, że drabinko szli południowej Europy i oni tak, hmm. i czy zachodniej, i Francja, gdzieś Hiszpania, Portugalia, a my y, Rumunia, y, Ukraina, Stalin. Tak, ta, Rumunia, Ukraina, Białoruś. tak. tak. Y, my z tej strony się spotkaliśmy w finale, y, ale to. Widzisz, puchary są takie, że nie ma drugiego miejsca, no nie ma, mm -hmm. to, to Cię nie interesuje. I tego 7-1, pamiętam, że to była możliwość zbycia pucharu, tak. pucharu tego challenge, nie udało się. Ale w tej Warszawie czułem się dobrze i wydaje mi się, że, że i ze mnie to szefowa wyciągnęła maksa, bo wieła, wiedziała o tym, kiedy tak ze mną postępować, a to mm -hmm. jest bardzo istotne. Wielu prezesów tego nie potrafi. Mm -hmm. To jest też tak, że, że my się zawodnicy się szkolą, trenerzy przygotowania się szkolą, e, filoterapeuci się szkolą, statystycy się szkolą, mm -hmm. A tutaj troszkę czasami brakuje takiego, że ktoś musi być jako szef, to tak gdy gdyby generalnie pokazał w, w zakcie, czy Pryków, pokazuje w dniu, No bo to trzeba to jest, mieć wizję, trzeba być, liderem, trzeba być I to jest tak, że siatkarze, siatkarki, zawodnicy generalnie muszą mieć szczęście do trenera. Trener musi mieć szczęście do prezesa. Tak, no, Prezes no, tak. z kolei szczęście do sponsorów. I cały czas jest potrzebne to szczęście. No i, gdzieś tam, I gdzieś tam coś się, zawa coś się zawali w tej, no. tej drabince, i nie masz wyniku. I nagle się okazuje, jak się coś się zawali, no to co zrobimy? Trenera, trenera <laughs> wiadomo, no, łatwiej zmienić trenera, ale ja też to nie, nie przeżywam tego, wiesz co, ale to też kiedyś rozmawiałem z Andrzejem Kowalem na ten temat, właśnie na temat tego zdania, że zawsze lepiej, łatwiej z, mhm. zwolnić trenera, to chyba po, po rozmowa była po wizycie Pawła Wojckiego u nas w siódmej strefie, mhm. kiedy Paweł właśnie to powiedział, a myśmy później rozmawiali na temat z Andrzejem, że to, że to jest takie trochę błędne y, traktowanie całej sytuacji, że lepiej, mhm. jak już to mamy zrobić, to zwolnimy trenera, a dlaczego? No, bo nie lepiej, lepiej nie zwolnić zawodników. A dlaczego nie dwóch, na przykład mm, zawodników, tylko mm. trener? Dlaczego to jest takie przeświadczenie, które wbijane jest do głowy kibicom? Wiesz co, może dlatego, że Trener się podpisuje pod kontraktem i do czegoś tam się zobowiązuje. tak? Ale to, no to jak prezes tak spojrzy: zapłacić, no. No, Umówiliśmy się, panie Kubo, na medal albo na czwarte czy piąte miejsce, nie. a pan kończy rozgrywki o, na dziesiąte. Ale okej, okay, tak. jeżeli, nie, nie, jeżeli masz na po sezonie coś nie osiągnąć, tego nie osiągasz i w kontrakcie jest, jeżeli nie osiągniesz, podajemy sobie rękę, odchodzimy na tematu. Ale w trakcie sezonu, czy tam na przed zakończeniem kontraktu, i tak musisz zapłacić ten kontrakt do końca. Mhm. Z zawodnikami lepiej nie awanturować, bo zaraz ci agent się obrazi. Mhm. I to też bijane do głowy jest. Jest kibicą. No to jak zwolnimy, to, to co tam? To dowalniamy trenera. Mhm. Albo to coś tam zróbmy, zwolnimy. Czasami są problemy, które mówimy, to jest ogromna droga do sukcesu i te małe rzeczy jest mnóstwo po kolei. Jedna się zawali i nie masz na to wpływu. Mhm. Już nie masz na to wpływu, czy ma zawodnik, ma pensję. Nie masz na to wpływu, czy dwóch, lider, czy dwóch liderów ci się potknie i złamie sobie nogę. Tu mówię obrazowo. Na wiele, rzeczy, na wiele rzeczy nie masz wpływu, ale na sam koniec ty, ty, ty świecisz oczami. Oczywiście, to jest taka robota, wchodzisz w to i wiesz o tym, ale ja też nie jest tak, że ja bym narzekał. Po prostu ja w to wszedłem i wiem o tym, jak to funkcjonuje. Dlatego teraz mi łatwiej też to oceniać. No na pewno, bo masz taką perspektywę. Bo wiesz... wiem, bo patrzę i widzę. Widzę, jak się, jak się zachowuje e, Danie Pliński, jak prowadzi zespół. Widzę, jak się zachowuje Paweł Wojcik jak prowadzi zespół. Widzę, jak się zachowuje Paweł Rusek. Ja mhm. z e, tymi chłopakami grałem w jednym zespole. Tak. E, widzę e, rzeczy, jak Słaby prowadzi. Wiesz, to, też to, co wchodzą i to, co ja już ja przeżyłem, te, te rzeczy. I wiem, i to, to czuję. Więc mhm. łatwiej, mi to, e, łatwiej mi to oceniać teraz. Słuchaj, e, tak jeszcze wracając do twojej jakby zawodniczej kariery, e, Medale zdobywałeś srebrne z jastrzębskim węglem, prawda? W Bełchatowie był brązowy medal, tak? Dobrze Brązowy, pamiętam? pierwszy tak, sezon, tak. Tak, pierwszy sezon, brązowy medal. I ty byłeś tam rozgrywającym wtedy trenerem był Jacek Nawrocki, prawda? Był asystentem. Był asystentem, tak? Ale on sezon wcześniej jeszcze był grającym zawodnikiem, roz, rozgrywał, on jeszcze był... był na boisku. Wiesz co, zmierzam tak. do tego, czy... Yy, czy takie połączenie, właśnie, tak, jak masz asystenta czy trenera, który przed chwilą zakończył karierę, tak? i teraz on troszeczkę cię jakby zaczyna rozliczać z tego, co ty robisz na boisku. Czy to ułatwia sprawę, czy odwrotnie, komplikuje? To wszystko zależy od osobowości i to też w jakich warunkach to wszystko się dzieje. Bo Jacek na sam koniec on chyba grał w drugim zespole. Mhm. Wiadomo było, że on jest szykowany na to, żeby tak. tam wejść na ławkę był zachowywa się dobrze z Jackiem dogadywałem do tej pory jako go bardzo szanuję jako trenera dostał po głowie dużo więcej niż, niż zasługiwał. Mm -hmm. bo, no, nie zasługiwał. Bo łatwo w, Jack, łatwo było wiadka bić e, i to było wykorzystywane. E, ale wtedy wtedy Jacek był przy Wieśku Czaj, był, był asystentem później jak jeszcze Irek Mazur przyszedł dopiero później Jacek przejmował tą drużynę, ale Jacek też wiedział jak się zachowywać trochę z boku, bo chociaż z nim najwięcej się gadało, bo wiecie, mm -hmm. to był trener, który bardzo mały kontakt miał z zawodnikami. Nie, nie było takiej dyskusji, co, co u Ciebie czy tam tak, tak. co u Ciebie słychać? On przychodził wykonywaliśmy zadania, a właśnie Jacek był takim, że tam z nim można było sobie podyskutować, bo wiadomo, że czasami zawodnik musi się wyżalić. A to też, na to, to też jest taka rzecz. Ja też był taki sezon, że ja mówię, a będę wysłuchiwał wszystkiego. No bo chcę być mhm. takim dobrym ojcem. Mhm. Jak ci wejdą zawodnicy na głowę, bo zaczął ci opowiadać, że on tutaj miał 36,7, a drugi mówi, że. Potknął się i uderzył się w mojego palca, rano wstał. <laughs> jak też jest... ktoś jest spany, to potrafi coś Ale oczywiście, ja się tak tego uczyłem, żeby, żeby to później, żeby, żeby reagować na to. Jak to reagować? To się uczy: jako trener, uczysz się reakcji zawodników. Uczysz hmm. się tego, jak oni cię mają szanować, ale też jak, on, jak um, ty chcesz do nich podejść. Wiesz, i to za każdym razem masz inaczej. To jest świetna, to jest świetna robota. To jest, to, jest, to jest chyba taka granica, yy, yy, kiedy jesteś panem trenerem dla nich, albo kolegą, tak, I, i teraz to wypośrodkować, żeby nie przegiąć ani w jedną, ani w drugą stronę, to jest trudne zadanie. Trafisz na zawodników, którzy, z, tu, z którymi możesz robić wszystko, i oni na boisko wyjdą i powiedzą, ty jesteś mm. szefem i idziemy mm. z robotą, a trafisz na zawodnika, którego wyciągniesz rękę, na przykład, nie wiem, przedłużysz z nim kontrakt, bo wiesz o tym, że był słaby, ale mm. da, podajesz mu rękę, a za pół roku on nie gra w szóstej, idzie do prezesa, mówi, z trenerem się nie dogaduje. Bo miałem też takie sytuacje. Ja, ja się łapiesz za głowę w ogóle, przed chwilą w ogóle dawałeś mu szansę. Przed chwilą przecież klepaliśmy się po tak, ramieniu, ale tak? ale to tak jest. Ale to, ale to jest coś, co naprawdę mnie w tej całej robocie się bardzo podobało. Te relacje międzyludzkie, budowanie relacji. Wiele rzeczy nawaliłem, bo wiele rzeczy byłem za ostry, czasami za miękki, ale to jest właśnie to. bo bo, 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 bo trening. Jak pojechałem, ja wiele szkoleń sobie zrobiłem, takich, takich staży, mhm. już nawet nie tylko siatkarskich, bo i byłem u, ja, i u, u Urbana w Legii, i u Papszuna w Rakowie, bo ja chciałem zobaczyć, jak inaczej funkcjonują inne dyscypliny, w sensie mhm. sztabowo. E, I jeździłem na wakacje, jak były wakacje, to jechałem sobie do Armanowa Witala oglądać, czy prosiłem, żeby ze Stefanem być. No wszędzie chciałem być i po, podpatrywać, czy do Nikoli pojechałem do Saksy? zobaczyć, sobie, jak, jak funkcjonuje, pogadać, jak sobie planuje ten, ten trening. Mhm. Wiesz, jakie to jest wszystko zbliżone. No trochę Vital o, inaczej troszeczkę to robił. Ciut. Odrobinkę. To mnie trochę zaskoczyłeś, bo ja jak myślę o piłce nożnej, to mam wrażenie, że to jest taki osobny byt i tam się dzieją w ogóle jakieś takie dziwne historie, których na przykład w Świadkówce nie ma. Ale to może tylko futbolu, moje wrażenie. W futbolu jest inaczej, bo masz dużo więcej ludzi pod sobą i w futbolu jest większa... Uh, większy przemiał zawodniczy i tam, nie ma, tam przychodzisz, robisz, nie robisz wypad uh -huh. następny. Uh -huh. uh, w Pol do polskiej ligi może trafić 500 zawodników z całego świata, mniej więcej na ten finanse, poziom i tak dalej, bo wiadomo, że no, relatywnie dobrze, uh -huh. na tyle dobrze być w polskiej ligi a nie, a nie za dobrze, żeby nie być w niemieckiej. Tak. Uh, ale w, ale wszystkie, w to, co jak funkcjonujesz, jak planujesz trening, to jest wszystko zbliżone. To jak planuje, tak jak robi trening Nikola, to bardzo podobnie będzie robił Kretu to są wszystkie rzeczy, które są bardzo zbliżone. Inaczej, różni się osobowość i relacje z zawodnikami, i tak jak ty wchodzisz do szatni, to tak jak wchodzisz do klubu. To jak Nikola wejdzie na salę, to wszyscy stają na baczność. Mhm. To jak wejdzie ktoś inny na. nie będę mówił jakieś nazwisko, no to patrzę: no fajnie, fajnie, wszedł, ciekawe co dzisiaj robimy. Osobowość jest bardzo ważniejsza na tym poziomie, ja mówię o tym poziomie topowym, niż to, czy zaplanujesz trening, że ma zaatakować 100 razy, ten 20, robimy dzisiaj takie ćwiczenie, dzisiaj piłkę wysoką, dzisiaj taką, straką i owaką, bo wszystko, wszyscy robią to samo, cały świat praktycznie. Kiedyś Ale ma... czy tylko osobowość, czy również to na przykład, co facet osiągnął na boisku Szybko swoją, się, to wszystko w swojej się... karierze? To, to, co osiągniesz na boisku, to jest istotne przez pierwsze półtora miesiąca pracujesz z zespołem. Mhm. Bo oni i tak Cię przeczytają. Bo możesz mieć 17 e, medali e, olimpijskich, no, nie możesz mieć mhm. e, jakichkolwiek <gry> medali, e, ale wejdziesz na boisko, okaże się, że Ty, nie wiem, spóźniasz się na trening, jesteś nieprzygotowany, na odprawie Twój asystent wszystko robi, bo Ty nie, nie obejrzałeś meczu, mhm. e, dwa dni po treningu Ciebie nie ma na, w, mieście, w mieście, bo gdzieś pojechałeś sobie na, na jakieś wolne, na chwilę, to od razu Cię zjedzą. Ale jak widzą, że ty wychodzisz, nie wychodzisz z pracy, widzą twoje zaangażowanie, widzą twoje, twoją, jak ty się, jak twoją pracę całą od początku, No ty ich tym kupujesz, a nie medalami. No dobrze, a w takim razie powiedz mi, jak Wital Heinen wyleciał sobie z Chicago, wrócił do Polski, to też próbowali go zjeść? Bo na przykład w mediach kibice to tak troszeczkę, wiesz, źle przyjęli to, to opuszczenie jakby reprezentacji. Mówimy tutaj o 2019 roku i o turnieju finałowym o walce o brązowy medal, dzięki czemu no, zostałeś, ja nie wiem, chyba jedynym trenerem polskiej reprezentacji w historii, który nie przegrał meczu. Ale wiesz, jak to się składa. A, parę minut temu mówiłem, że coś się wydarzy i co, a coś ma, coś ma powiązane z tym konsekwencje wyjechał Vital nie było to tak ja do końca nie wiem dlaczego on to zrobił do, na, na, mm -hmm. na teraz tak na spokojna, na chłodno już tyle lat minęło na spokojnie bo to było tylko kwestia jednego dnia no on, on wyjechał on wylatywał chyba gdzieś koło 13 pamiętam, a myśmy koło 13 siadali do autokaru on no tak by to, było, to było w dniu tego meczu brązowego medalu nie do końca wiem co my tam byliśmy poszło. w Chicago i byliśmy tak powiem ci było... dlaczego to się stało nie byłoby takiego problemu dużego gdyby nie chyba zdjęcia na Instagramie tych pierwszej kadry która tam rzuciła że jest tam na ognisku czy w Aha, I dobrze. ta ekipa, która zobaczyła, no, jedzie do, do gości, którzy tam akurat mhm. się na grillu siedzą. E, nie wiem, czy to miało kogoś znaczenie. E, znaczenie miało takie, że ja sobie mecz poprowadziłem. I super. No i, i ponoć, to były twoje najlepsze wakacje w życiu. Ale rewelacja to w ogóle. A, <noise> jeszcze, to nie, a to jeszcze to był numer taki, że to e, nie Wital mnie chciał. Bo związek. Vital, tak, związek nie chciał, bo kiedyś jeszcze jak Wital przejmował kadrę, to do mnie dzwonił, czy ja chcę być asystentem, będzie jasne. Mhm. Z przyjemnością, a później we, wybrał kogoś innego. Ja się wcale nie dziwię. Na perspektywy czasu nie przypasowalibyśmy sobie jako osobowości, bo mm. się poznaliśmy na tyle, że. A my... Mam wrażenie, że byliście yy, tak przynajmniej pod niektórymi względami charakteru podobni do siebie. A ty mówiłeś, że lepiej się dobierać no tak dlatego, z różnymi charakterami. I, i, i no bo dobra... on jest impulsywny, ty jesteś a, impulsywny, i, tak? I chyba dobrze dobra, bo sobie wziął mieszka, mm -hmm. który jest zupełnie innym człowiekiem. Mieszka go Gola, więc nie ma problemu, z, oferował mi tą pracę, ale później się roz, tam się rozstaliśmy troszkę. A jak Cię Wital przyjął, skoro Ty nie, przyjechałeś no, właściwie tak z nadania troszeczkę Polskiego Związku Piłki siatkowej, prawda? Nie, zadzwonił i zadzwonił, mówi Kuba, tu Ci wysłam plan, żebyś wiedział jasno, to nie ja Cię wybrałem w pierwszym zdaniu. Ja mówię Wital, ja mam to gdzieś, bo ja sobie a, na wczasy jadę. A, Cię przywitał. Ja sobie na wczasy jadę, z, z zobaczyć, jeżeli związek ode mnie sobie wymaga od tego, mówmy się, no jeżeli ja Yy, współpracowałem jakże jak prowadziłem kadrę i z Arturem Popko, i z Sadalskim, całą tą ekipą, oni tak. dzwonił Kuba, yy, masz wizę? A jeszcze chyba z czasu wracałem i na lotnisku mnie spotkali, zadzwonili i mówię, pytanie pierwsze, masz wizę do Stanów? Mhm. Yy, pojechałem, rewelacyjny czas spędzony, naprawdę dobrze się przy tym, dobrze się przy tym bawiłem. Um, stres w ogóle miałem przez pierwsze 15 sekund, jak zanim gwizdek, a jak, znaczy mm -hmm. nie, przed meczem. A w ogóle największy stres to miałem z challenge'ami, Że te pochrzanione challenge w, w, no, tak. na szczęście wrątkę wsadziliśmy, żeby wciskał i tak się pomylił. Mm -hmm. e, bo, a mylili się też e, Brazylijczycy, bo tam też była awantura. Więc, e, więc generalnie rewelacyjne, wczasy, rewelacyjny czas e, dla mnie spędzony i, e, i będę go wspominał bardzo miło. I przeszedłeś do historii jako ten, który no, już... poprowadził reprezentację, nie przegrał żadnego meczu. Tak. Szybko zakończyłeś tą karierę, nazwijmy, no, tak. trenera pierwszej seniorskiej reprezentacji. Wspominałeś tam troszeczkę o, o trenerach, na których się trafia w swojej karierze zawodniczej. Faktycznie tak uważasz, że od każdego trenera, z którym miałeś do czynienia, czegoś się nauczyłeś? Oczywiście, od absolutnie każdego, ale uczysz się, co robić ale uczysz się tego, czego nie robić. A, bo na przykład z daną drużyną jakieś sytuacje, jakieś rozwiązania, ja nie mówię o siatkówce, bo siatkówka jest prosta. W sensie raz, dwa, trzy i na drugą stronę. Relacje międzyludzkie. Pewne zachowania, których ja na przykład jako zawodnik patrzę na trenera, bym, nie, nie było dla mnie do przyjęcia, a później zaczynamy rozumieć jako, jako trener, że, że coś mhm. musisz zrobić. No, nie możesz za każdym razem interweniować, jak jest konflikt. Ale też nie możesz dopuszczać za każdym razem jakieś za dymia. Do eskalacji. Ale też nie możesz powiedzieć sobie, niech sobie samo to żyje. Te, ale to są takie małe rzeczy. Nie możesz za każdym razem robić awantury, ale też nie możesz za każdym razem głaskać. Mnóstwo rzeczy. Naprawdę? Dużo w tym psychologii. Mnóstwo. Ja też bardzo mnie to kręciła ta psychologia. Te wszystkie szkolenia, które też jeździłem i te w tych książek się naczytałem. Mhm. Głupi z tego wyszedłem z tych czytania, bo to, bo to się okazuje, że w ogóle to było takie kiedyś akcja. W ogóle przyjedziemy na jakieś szkolenie co nasze ligowe. Mhm. I jakaś pani przychodzi na, i mówisz, psychologiem pracowała z ludźmi, i tam i Robi to szkolenie. No ja w końcu wstaję i mówię tak, dobra, jedno pytanie. Z iloma drużynami sportowymi pani pracowała? No nie, bo ja jestem od y, korporacji. Ja mówię moment, czyli tak, pracownik przychodzi o 8, wychodzi o 16, nie możesz do niego zadzwonić o 17, bo ma włączony telefon. Poza tym on jest pod pracy. Mhm. Na weekend on się wyłącza. Ta. Siedzą w boksach, nie widzą siebie do końca, tam jest zupełnie inna bajka. Zupełnie coś innego niż trener siatkarski. A ja mam pytanie, jak by wyglądała sytuacja, kiedy zawodnicy nie mają 5 miesięcy 5 pensji? Jak, jak zareagować? A to nie wiem. No to później, to tak faktycznie funkcjonujemy. Później, jak miałem problem, to do Pawła Habrata, taki psycholog sportowy, on to z piłkarzami mhm. pracuje dużo, dzwoniłem, mówię, słuchaj, mam taki, taki problem, co mam zrobić? Chciałem mieć psychologa, na stałe miałem w Warszawie, ale zabrakło pieniędzy. To po trzech miesiącach się spakował. W Radomiu chciałem mieć psychologa, ale się nie zgodziła rada nadzorcza, żeby mieć takie na stałe. Bo chodzi o to, że możesz mieć psychologa, który ci będzie pomagał w problemach, ale jak chciałem mieć go w sztabie od pierwszego treningu. Nie na każdym, ale żeby zawodnicy wiedzieli, że to jest nasz człowiek, on jest z nami, a nie na zasadzie takiej: cztery mecze. Czyli tak, bo wiesz, jaka jest zasada, jak przegrywasz 4-5 mecze z rzędu? Nie wiem, nigdy nie przegrałem 4 razy z rzędu. Przygotowanie fizyczne. <laughs> Albo y, trzeba im psychologa. Rozumiem. Albo zabrać kasę. Mm -hmm. y, to jest też takie ulubione hasło. ja są Co mi chcecie zabrać, jak ja nie dostaje, to więc mm -hmm. to, jest, to jest pierwsza sprawa. Druga, trzeba psychologa. I pojawiło się mnóstwo tych e, coachów takich mentalnych. Uaaa, wow, tak, jedziemy, tak, a tak, teraz tak. to, jesteś najlepszy. O, 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 no fajnie, ale to działa na 10 minut, a to ty musisz mm -hmm. sobie poprzestawać pewne rzeczy w głowie. E, więc wielu rzeczy od, od trenerów się uczyłem. Od Witala się dużo nauczyłem. Od. E, Anastazjego wydaje mi się, że najwięcej. Mhm. Co prawda, ma teraz złe dni, bo już ma. Dzisiaj, czytałem rano dzisiaj wywiad tak. z Sirczym, to on już jest na wylotce, no, ale kto tam nie jest na wylotce? Tam, tam, tam... podpisujesz kontrakt na zasadzie takiej, że. Ja już... mam wrażenie, że tam się podpisuje kontrakt na wylotkę. <laughs> na wylotkę, już na wylotkę. drzwiach stoi, <laughs> wychodząc, ale od Anastaziego, bo uważam że go za, uważam go za najlepszego trenera, który pracował w Polsce. Może Kretu też. Mhm i Nicole, To są goście topowi, absolutnie topowi, ale też inni ludzie mhm. i też inni ludzie. I od nich takie rzeczy wiem. Nie mam takiej osobowości jak Nikola. Wiesz, to Nikola to jest taki. Wchodzi piękna babka do knajpy, w, ubrana w eleganckie rzeczy i idzie, no to mhm. co robisz? To wstajesz automatycznie w ogóle, stajesz na baczność. Mhm. To, u Nikola to ma. Wital e, tego nie miał. Wital raczej mówiłeś, ciekawy jaki ma pomysł, on raczej taki, bo on zawsze coś miał, te swoje pomysły, tak. czyli tam szedł na piechotę na trening, bo coś sobie wymyślił, bo on miał tak, on musiał zawsze zostawiać sam ze sobą, mm -hmm. bo on tam sobie miał... No mięż, tak, tak, tak się był taki, 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 Ale wiesz, zawsze coś wymyślił fajnego, jak obserwowałem jego trening, on miał zawsze coś takiego ciekawego, wiele rzeczy od niego się też mm -hmm. nauczyłem i też wiele rzeczy wyciągnąłem, ale też wiele rzeczy takich, których ja na przykład nie zrobił. Ale to są takie, wiesz, to... i dlatego mówię, od, ilu... od każdego trenera, jeżeli czegoś nie wyciągnąłeś od trenera, to znaczy, że nie obserwowałeś. Mm -hmm. Albo złego, albo dobrego. Jeżeli był taki i ty po prostu go przeżyłeś, czy jako zawodnik, czy jako obserwator, to znaczy, że źle obserwowałeś. Mhm. Słuchaj, ty byłeś takim trenerem, który, no to podkreślano wielokrotnie, dawał szansę młodym zawodnikom. Oczywiście utalentowanym, z jakimś tam potencjałem. Jak przecież pracowałeś w Warszawie, to nawet ekipę określano Młode Wilki, Bednaruka i tak dalej. Dlaczego tak postępowałeś? Czy to wynikało z tego, że ty kiedyś dostałeś jakieś szanse, czy może ich właśnie nie dostałeś? Nie, wydaje mi się, że to była akurat wtedy to była kwestia finansowa, mhm. ten sezon. Mhm. E, okazało się, że nie mam w ogóle pieniędzy. E, I pojechałem do Spały i ze Spały przywiezłem trzech chłopaków. E, bo i był Śliwka, i był Bieńkowski jako drugi rozgrywający, bo to Lipiński wtedy był jako pierwszy. E, nagle Filip się pojawił, ale Filip w ogóle w, w, z Rzeszowa jako przyjmujący. Mhm. Przedstawialiśmy go, bo tam przy problemie Mikołajczaka ze zdrowiem na atak. E, I Lemański do nas przyszedł jako pierwszy. Po prostu było tak, że... E, że... To była zamknięta też liga, bo my mówimy o tej zamkniętej mm -hmm. lidze. To był jeden z plusów. No nie tak, bo nie spadniesz. Bo nie spadniesz, więc możesz sobie wyciągnąć młodego chłopaka i mu dać grać. Mm -hmm. I, i, a poza tym, i co jest najważniejsze, tych młodych chłopaków było wtedy sporo. Pokaż mi dzisiaj dwóch. Hawry Luka masz w Olsztynie i. No tak. I koniec. Jeżeli chodzi o dziwne no Tak, teraz, teraz wiesz, zespoły plus lidze są. Nasączone zawodnikami z zagranicy, prawda? I tutaj oni zajmują, jakby te miejsca. Ale ja też cały czas trzech obcokrajowców, cały um. czas jest miejsce, tylko kwestia jakości jest. No nie masz tych ludzi takich młodych, którzy dałeś szansę. Harry, lub przy tego zmienić na Nightingale'a a jest szóstkowym tak. Teraz brawa dla niego. Ale takiego wysypu, jak ja dostałem, to nie będzie mnie przez wiele, wiele lat uważam, bo naprawdę ja miałem trochę tego szczęścia. Ale co nie oznacza. A to że... nie jest taka dobra wizja na przyszłość dla polskiej świadkówki, jak tak mówisz, że nie ma młodych. Nie ma takiego wystrzału jak ten rocznik, te dwa roczniki, mhm. nie będzie takiego wystrzału jak ten rocznik mhm. e, Śliwki i rocznik Fornala. Mhm. W sensie takiego, że ty nagle w plus dostajesz 15 chłopa do grania, do grania. nie takiego, mhm. że tam uzupełnia, do grania. Takiego nie będzie, bo to jest nierealne. Liga jest coraz mocniejsza, e, tych ludzi jest mniej, w takich regularnie wychodzących. Mhm. E, podział jest troszkę, bo Iwyt zabiera trochę Mos i zabiera trochę Gdańsk i zabiera jaszczębie do tej spały. Kiedyś przed SPAŁO to stało 100 gości, którzy chciało grać, a teraz trener musi jeździć i zapraszać do spału. I To też jest troszkę w sensie, żeby. No, powstały też akademie, prawda? Ta, I ale to też żeby... się odebrało I ten top, trochę... Tylko słuchaj, to ten top się zawsze obroni. Mm. Czy ty, gdziekolwiek byś się nie wychował, ten top się obroni, tylko mm. tego topu jest mniej. Bo też nie przyzwyczajamy się. Ja to od razu szczególnę. To są dwa roczniki, które się nie powtórzą. Mm. Więc do młodych akurat to był taki rocznik, ale też z tymi młodymi w pewnym momencie chyba też. Z... Troszkę przesadziłem, bo zacząłem ich trochę traktować jak za dorosłych, bo trafiłem na tą kadrę juniorską i, 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 i na oni, oni pewnymi mieli zachowania, których ja nie, miałem, nie, nie, nie mogłem dopuścić. Nie wiem, wchodzi e, halaba na... E, a, sorry, halabka, że cię e, Na przykład z dwulitrową kolą do hotelu. Ja mówię, słuchajcie, jesteście na obozie, musicie się nauczyć pewnych zachowań. A, a w ogóle za to dostał karę biegania linia-linia, pamiętam, i się z szymurą zderzył i hmm. e, rością sobie, i na w szpitalu, bo się zderzyli. Biegali linia-linia za karę, i gdzieś któryś nie zauważył, i się zderzyli głowami. Spojrzał i, w boki. I halawa dostał w ogóle tutaj strzała, w, i chyba pokrwawił trochę. Ale e, czy jeden zawodnik przychodzi na posiłek i mówi, że on m, ma zawsze mieć słoik majonezu? Bo on zawsze je w klubie swoim je ze słoikiem, mają każde mięso. Ja mówię, słuchajcie, ja chyba tam przesadziłem, bo to było... Mm -hmm. Bo ja nagle bym powiedział, słuchajcie, wy macie 19 lat, a oni by chcieli być traktowani jako dorośli, Ty chcesz ich traktować jak dorosłych, Ale oni się nie zachowują jak dorośli. Ale oni mają 19 lat. Hmm. To ja mam syna teraz, który ma 18 i sobie zdaję sprawę, że ja nie mogę, ja mogę z nim porozmawiać jak dorosły, ale to jest wciąż dziecko. Tak. ja chyba w tym momencie też trochę przesadziłem wtedy, w, te, w, te, w, te, w te, takiego, takiego hmm. profesjonalizmu i takiego, za dużo tego, takiego nacisku, zamiast takiej frajdy. Yy. A z drugiej strony, jeżeli masz, pracujesz z Gumą, z Samiką, z Nowakiem, ze starymi zawodnikami, z Winiedo w, w, w tym Bydgoszczy, to też się z nimi dogadasz, bo z nimi inaczej gadasz. Mm -hmm. Stary, yy, chcę od Ciebie to, to i to, yy, znasz siebie, na tyle, tyle, pogadajmy. No i guma mówi, nie więcej niż dwie godziny. Ale mm -hmm. dwie godziny przychodził, dwie godziny maksa, mm -hmm. po dwóch godzinach na bok. Do nie domówię mówię, Rafa, rano nie przychodź mi na trening. Jesteś mi niepotrzebny, mm -hmm. masz 37 lat. Ale ja, bo on taki bardzo taki, taki zadziorał. On, on chciałby, on nie był zaangażowany. I mówię, weź tym człowieku. No to mówi, do dobra. I nagle się okazuje, że miał najlepszy, najlepszy sezon, ale się dogadaliśmy. Mhm. A, i, a później, w, jak trafisz na samikął też, go. ja w pierwszym, w drugim, trzecim meczu ściągnąłem go z Radomia i mówię: Jutro masz bilet do Paryża. I, I przypomina mi to za każdym razem, jak się spotkamy. A ty mnie chciałeś wyrzucić do Paryża? Mhm. Nie, mówię, bo nie wkurzyłeś na meczu jakimś. Tam. <laughs> a słuchaj, a czy to faktycznie tak jest, że zespół. Chyba szczególnie, kiedy ma tam kilku właśnie takich młodziaków jeszcze nieokrzesanych. Nie przejmuje pewne cechy charakteru od trenera? Od takiego z charyzmą oczywiście, tak? Nie wiem, być, jeżeli to ma jakiś dobry wpływ i jeżeli to idzie ku dobremu, to super. No jeżeli, jeżeli tak jest, jeżeli to, to pomaga. Bo jeżeli ty jesteś mrukiem i zespół przejmuje jest smutny, no to to nie pomaga. W, jeżeli trener jest pewny siebie i czasami bezczelny, a zespół się z tego robi bezczelny, to pomaga. Ale ja nie wiem, czy to No ty kiedyś powiedziałeś, to powiedziałeś, że zespół nie może być niejaki, że musi mieć charakter. Obojętnie jaki, ale musi mieć charakter. No, wiesz co, bo, to, bo jeżeli ty oceniasz jakiś zespół i mówisz tak, nie no fajny, fajny zespół, ale tego zapominasz. Ja nie chciałbym, żebym ja przez całe życie tam, Wracamy do samego początku tego wywiadu. Żeby przechodzisz przez te wszystkie szczeble i mówić, no, no fajnie, fajnie. I niech cię nie zapamięta. Ale fajnie, 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 fajnie. Ale nie dbasz o to, żeby. Bo nie chodzi o to, żeby cię zapamiętać, bo ja wrzucisz, nie wiem, zdjęcie na Instagramie z, z, gołym, i, z gołym tyłkiem i będzie zapamiętany. No to wtedy tak. I będziesz miał dużo lajków. Ale ja, nie, ale ja, ja nie, mam nie, nie mam takiego celu, to nie jest cel sam sobie, ale chciałbym, żeby to spędzić to życie. Z, e, 200 na godzinę jako zawodnik, 200 na godzinę jako trener mhm. i 200 na godzinę jako wiesz, teraz pracownik telewizji Pols Pols Polsat. Więc ja e, chciałem, żeby też tak zespoły funkcjonowały. No, jesteś? Dzisiaj go, suwałki komentowałem. Mhm. Będą 90. Czy osiągnęli sukces? Ciężko powiedzieć. No, 90. Ale no i właśnie, zapamiętamy. Bo wiesz co, bo trzeba też się zastanowić, co jest tak naprawdę sukcesem, tak? E, czy zawsze to jest medal? Czasami. Może chodzi o to, że trzeba wycisnąć maksa z jakiegoś tam materiału, czy z jakiejś grupy i wiadomo, że się nie wykrzesa medalu, tylko załóżmy miejsce 6, 8. Zawsze tak to traktowałem. Wiesz co, na przykład w skończyliśmy sezon w Bydgoszczy, mój drugi sezon, bo pierwszy był taki przeciętny, drugi uważam, że był bardzo dobry, mhm. a, a skończyliśmy chyba na drugi od końca, chyba play-off na trzeci od końca. Nie spadliśmy z ligi, Mieliśmy nie spać, nie spadliśmy z digi. Ale Winiedo w, w podpisuje w Jastrzębiu, Lipiński podpisuje kontrakt, y, y, Filip jak podpisuje kontrakt, Szalacha podpisuje kontrakt, y, Morozow podpisuje kontrakt, y, pięciu z szóstki ma, mają lepsze kluby. Mhm. A, tam było dużo więcej problemów, bo myśmy tam w tym sezonie mieliśmy tyle od, 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 od Legionowi, mhm. bo tam nas ratowało miasto, bo tam, tam, tam było, można było spakować ten klub wtedy w tym momencie. Oczywiście, tego, z kibic patrzy na no to, nie no, drugi od końca dra dramat. A ja uważam, że to był bardzo dobry sezon, bo to było wyciśnięcie maksa z tych relacji, z tych mm. zawodników i y y y z tych całych sytuacji, które tam, się, które tam się wydarzyły. Bo myśmy pamiętam, po pierwsze, pensję 23 grudnia, zostali pewni, że to było dwa dni, czyli jeden dzień przed Ligą i Wigilią. To już trochę gry było za wami. Ale, a jeszcze wtedy graliśmy dobrze. Później mm. padliśmy potem trochę w kontuzji, bo później się okazało, że jakoś tam będzie ratowanie klubu. Ale nawet drugie trzecie od końca i nie spadnięcie z Ligi, można było określić jako jako sukces. Więc nie jest to dla mnie wyznacznikiem, bo mhm. 10 lat temu Chemik Police miał trzy razy większy budżet niż drugie miejsce, niż drugi zespół w lidze, czy tam dwa razy większy budżet. Mhm. I zdobywa mistrzostwo Polski. I to jest sukces? No jest sukces, bo Polski. No tak. Ale nie masz prawa go nie zdobyć, bo wykupujesz całą kadrę Polski i wykupujesz największych gwiazdy. Więc tu... No ale zdarza się, że zespół z dużym budżetem tak, i z gwiazdami. Tak, tak, Tylko, tego że złota nie zdobędzie. No, tak? i wtedy p... jest afera. Tylko się pytaj, co jest sukcesem? Mhm. Sukcesem jest w danym momencie z danych ludzi, w, w, w danych warunkach, bo to też istotne, mhm. wycisnąć, wycisnąć jak najwięcej się da. To jest... Z gwiazdami trudniej pracować, czy, 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 czy łatwiej? Nie ma znaczenia. Oczywiście e, na przykład Mian Kowalczewicza, tego starszego, mhm. on jeszcze już miał koniec grania w Bydgoszczy. Ale to też nie był łatwy człowiek, bo ten, nie, ten młody też nie jest łatwy. Ale to nie był łatwy facet do prowadzenia, ale, bo taki, jak się zamknął w sobie, to był koniec. Mm -hmm. e, on, jako tam wypił z Europy, no gościu, który grał w dużych klubach i grał w szóstce kadry Serbii, no to, to wiesz, no, to, to jest kawał gracza. No jasne. E, I z nim nie było łatwo, ale, ale trafiasz na, na, na gumę i ja uważam, że to była bardzo łatwa praca z gumą. No, ja nie wiem, czy miałem łatwiejsze prace zagrywaczem. Co prawda guma nam wylecia w drugim sezonie na trzy miesiące kontuzji. Mm. E, Takiej niefartownej, bardzo niefartownej szkole tego sezonu, bo tam mogliśmy wycisnąć więcej. Ale to akurat, ale to popatrz, mm. padła nam guma. I przez trzy miesiące, chwilę, 19-latek, 20-latek musiał grać w szóstce. On jest teraz w tym miejscu dzięki temu, że taka kontuzja gumie się przytrafiła i mógł wtedy grać jako podstawowy zawodnik. Tak w sporcie chyba często jest, tak? Że jakaś niedyspozycja kogoś daje Ci furtkę i szansę, żeby... Coś żeby zawsze. zafunkcjonować. Dlatego tak trzeba patrzeć na to sportowe mhm. życie. Możesz pewne rzeczy przegrać, możesz pewne rzeczy stracić, możesz po głowie dostać, ale coś z tego może jeszcze wyciągnąć jakieś plusy. Jasne. Słuchaj, Twój ulubiony aktor. Ja znalazłem, że to jest Edward Norton. To prawda czy fałsz? Wiesz co, fałsz? E, wiesz co w, e, ja uwierbiam Brad'a Pita i, mm. i, i George'a Clooney'a. To są dwóch gości, mm. których, e, ale wiesz za co? Za ten cynizm, szyderstwo i taki mm. luz, którzy, który, którzy, którzy mają, który mają, bo, mm. bo ja lubię ja ich. Lubię. Mm. Z żoną się brechtałem kiedyś, że mogę pójść na dwie randki. Ze, z jednym mogę pójść z aktorem, z Brad'em Pittem mm. jako stuprocentowy heteryk mogę iść na randkę z Brad'em Pittem tak. a i, I żona powiedziała, że pozwoli mi e, z Moniką Beluci, bo ona wie, że i tak uh. Monika Beluci by ze mną nie poszła na randkę. Więc żona, na bez, żona dla daje zgodę. Daje zgodę, <laughs> bo wie o tym, że Monika Beluci ze mną nie chciała, nie chciała pójść. Ale generalnie lubię Klunejas. Lubię, e, ale Norton. Mhm. Z Norton e, w podzielnym kręgu, rewolucji. No, wiesz co, bo jak tak szykowałem się do rozmowy z tobą, to właśnie troszeczkę tam przeglądałem internet i znalazłem taką informację i tak od razu sobie mówię, tak, Norton, Norton, skąd ja go będę kojarzyć? Ponieważ ja jestem fanem takiego filmu pod tytułem Królestwo Niebieskie, nie wiem, czy oglądałeś kiedyś, tak. historia Jerozolimy i walk religijnych i i on tam gra w tym filmie, ale wiesz, on gra tego króla Baldwina IV, króla trendowatego, czyli gra w masce. Tak naprawdę. I ja tak sobie no, kiedyś tam przypominałem, wiadomo, Orlando Bloom, rola główna i tak dalej, ale też pamiętałem, że on tam się gdzieś tam pojawił i nawet zwrócił moją uwagę tą, tą rolą. Mimo, że grał w masce, ale, ale był jakiś taki bardzo przejmujący w tym filmie. Ale ja Cię chciałem zapytać o golfa, bo wiem, że bardzo, bardzo często właśnie próbujesz i to chyba od lat już. Jak od masz o, ale, ale w jakimś wywiadzie przed laty też gdzieś znalazłem informację, że gdzieś tam miałeś okazję, poszedłeś sobie popykać. Generalnie wiem, że ostatnio bardzo aktywnie. Skąd moja, akurat moja miłość... ten sport, ta dyscyplina, co Ci ten golf daje? Jakiś spokój wewnętrzny, czy czas na przemyślenia różnych tematów? Zacząłem w ogóle od tego, że w Będzinie byłem sam bez rodziny, mhm. i tam mieliśmy mnóstwo tych problemów w Będzinie, bo to to ogólnie książka można napisać się. A i jeszcze o, właśnie Będzina. Dostaję dużo po głowie za spadek z ligi, ale ja mm. tego spadku z ligi nie dam sobie ani na siebie, ani na zawodników zrzucić, bo tam mm. naprawdę, jeżeli chodzi o Legionowie, to to dopiero była Legionowia wtedy. W, y, odnośnie tego będzie na tego drugiego roku. Mm. No i mam, mam na przykład ranny trening, albo popołudniowy jeden, trening, mam dwa treningi, albo jeden trening po południu jestem sam. E, jestem sam, przegrywasz mecz, przegrywasz mecz, nie masz pensji, nie, już problemy, już jest straszny syf się robi musiałem coś znaleźć, a w Siemianowicach, tam Sosnowca, bo ja mieszkałem w Sosnowcu, do Siemianowic to mm -hmm. było niecałe pół godziny drogi, no i nagle, wiesz, pierwsza lekcja, wziąłem sobie 10 lekcji, później znowu sobie 10 lekcji, później zacząłem sobie pstrykać, później już tak było, że na przykład na 2 godziny jechałem, wyłączałem się, żadnych słuchawek, żadnego telefonu, po prostu sobie wybijałem, jeszcze nie wchodziłem normalnie na pole, tylko sobie mm -hmm. na driving range pograłem, no i tak krok po kroczku zaczęło mi się to Zaczęło mi się to podobać. Zimą na, wchodziłem sobie na y, symulator, żeby też mnie uczyć się tego swingu. No właśnie, chciałem I cię zapytać, czy już, czujesz ten tak. swing? Dzisiaj byłem rano na, dzisiaj byłem rano na polu. Już. Ja, dzisiaj, ja mam tak, że jak, jak mam tylko, patrzę, jaka jest pogoda, to o której pol. mam pracę. I jak to, jest jak to jest możliwe, tylko żeby to już moja żona, że nie widziała? Bo generalnie, że. <gry> ona już wie, zresztą. Um, ja myślę, że ona wszystko wie, tylko tobie się czasami ta, wydaje, że czegoś nie. E, nie dziś, I dzisiaj rano wstałem szybciutko, bo, bo po południu komentowałem mecz, więc od razu pojechałem sobie na, so, na, na Sobieni. I już byłem w stanie zagrać z prawej do lewej, czyli tak zwane dro. Już generalnie, nieregularnie, nie hmm. ale wiem mniej więcej o czym, na czym to już wszystko. Yy, zac yy, zaczyna po polegać. Jest to sposób na bardzo spore wyciszenie, bo grasz sam ze sobą czasami. Ja dzisiaj grałem sam, na dwie piłeczki. Był dobry kubuś i zły kubuś. Jasne. Yy, I dobry kubuś wygrał. O. No nie, zawsze zapisywałem dobry wynik temu kubusiowi dobremu. Yy, poza tym to jest coś takiego, że jest na cztery godziny. Cztery mhm. godziny jesteś sam ze sobą, albo jesteś w parze na przykład, czy w trójce z ludźmi, których pierwszy raz widzisz na oczy. Mhm. Nie gadasz o, o, o pierdo, o, o pogodzie, czy o, grasz o o golfie, o tym, że, że uderzyłeś do wody, o tym, że o, o wszystkim, o żadnych swojej pracy. Ja praktycznie tam nie, nie wiem, kto tam, kim jest w ogóle w tych sobie, a znam już tam parę osób. E, poza tym zacząłem oglądać to regularnie, teraz master się zaczyna, najważniejszy turniej jest w ogóle z całego roku. Zacząłem to oglądać, i zacząłem to wnikać, zacząłem się zastanawiać, dlaczego wszyscy koszykarze może nie wszyscy ale koszykarze hokeiści. Teraz byłem w Ostrawie w czwartek, zagrałem w Ostrawie na polu. No Kazał Mariusz się... Czerkawski przecież gra, nie? Wszyscy grają. Tak. Futboliści. To jest sport, którego wciąga sportowców m, bardzo, bo to jest tak, cały czas rywalizacja, mhm. cały czas walka ze sobą, cały czas walka z rywalem, ale to nie jest już tak na zasadzie takiej, że się zażynasz, wiesz, tak. boli, wiesz, siłownia rano, tylko wciąż jesteś w sporcie, wciąż, wciąż jesteś w ruchu i wciąż masz rywalizację. Mhm. I nigdy nie jesteś na tyle dobry, żeby, żeby e, Tiger Woods nigdy nie był dobry. Na tyle, żeby on jeszcze nie mógł grać lepiej. A, a to cały czas w tobie się wydaje, że o, już teraz to jest ten moment. Mm -hmm. Już to złapałem, idziesz na drugi dołek, sru do lasu. A i słuchaj, mówisz... a też miałeś tak, bo ja kiedyś tam przed laty też próbowałem e, odbić parę razy e, w Międzyzdrojach na polu golfowym. E, miałeś też tak, że te pierwsze uderzenia, pierwsze strzały były najlepszymi, a później było już tylko gorzej, bo człowiek zaczyna kombinować już... To jest, to jest w ogóle jedna z głównych reguł golfa. Mm -hmm. Po pierwszym błędzie zaczynasz myśleć. Mm -hmm. A im więcej myślisz, tym, tym to jest trudniej. Dlatego to jest mm -hmm. tak bardzo skomplikowany sport, ponieważ ty masz coś sam ze sobą, tobie nikt nie przeszkadza. To jest mm -hmm. takie, rywalizujesz z kimś, ale kto, jak ktoś ze tobą zagra, to nie ma wpływu na, na ciebie w tenisie, w jakimkolwiek innym sporcie. Tak to, to w skoczku tarciarskich też no, mm -hmm. to, że on skoczył dobrze, to nie oznacza, że ty też nie możesz dobrze skoczyć. On ci nie przeszkodzi, on ci nie podłoży nogi. Więc to tyle, to jest piękny sport. Ja widzę na przykład, na, ja naprawdę teraz są takie turnieje, że mnóstwo gwiazda, aktorzy. Dlaczego oni to grają? Ponieważ to jest piękny mm -hmm. sport. Ja się z nim zakochałem i praktycznie teraz w czwartek jadę do Perugii. W Perugii będzie meczyk, i od czwartku jest Masters. Wieczorami muszę to oglądać, bo. Um, bo zresztą lubię personów, a czy dwóch personów będzie dokomentowało no. młody zazwyczaj pracuje, ale jak we dwóch jak siadają to jak ja bym tak chciał opowiadać, jeszcze Waniu im brakuje do tego bo oni by <laughs> ro, opowiedzieliby historię y, tych drzewek tych ptaszków i tak, dodatkowo jeszcze emocje więc. sportowe słuchaj, y... dla kogo albo z jakiego powodu byś zrezygnował z siatkówki? nie no, wydaje mi się że to nie jest jakieś skomplikowane pytanie no. jeżeli coś by się działo z rodziną moją i Trzeba byłoby coś zrobić uh, i ważyłyby się losy, no, nie wiem, szczęścia, zdrowia mojej rodziny, no to, to w ogóle bez zastanowienia że nie ma tematu. No. Ale to chyba nie jest jakieś skomplikowana rzeczy. Wydaje mi się, że to jest chyba normalne. No. Masz pewne rzeczy ja to lubię, uh, z, tego, uh, z tego mam ogromną frajdę i z tego mam pieniądze. Uh -huh. Z tego dobrze żyjemy z moją rodziną w miarę, No nie może nie tak jakoś, to, ale dajemy sobie radę. Więc mam wszystko, co bym chciał. I ja, dlatego ja też się nie wstydzę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja nie. się nie wstydzę powiedzieć, że ja jestem zadowolony. To tak po amerykańsku życia. troszeczkę. Nie, Ale bardzo dobrze. Nie, nie, dobrze nie, nie mam żadnych kompleksów, nie, mam, nie, nie muszę się wstydzić z ludzi. Poznaję mnóstwo ludzi. A siedzę na sali. No, kurde, czego chcieć więcej. Mhm. Teraz troszeczkę, jest to pytań takich, które chcieli zadać Ci widzowie. Dotyczące na przykład kariery Twojej trenerskiej. Jakich umiejętności... Kuba ci zabrakło, by być trenerem klubu Stop 4 plus ligi. To nie jest kwestia umiejętności, moim zdaniem. To jest kwestia mm -hmm. wyborów i kwestia odbioru mnie. I dlatego też chyba doszedłem do ściany, bo e, jak kiedyś zadzwoniła Zaksa, jak zadzwoniła Strzębie, e, jakiś tam temat jeszcze Rzeszowski, ale to najmniejsze, bo to chyba mm -hmm. raczej była taka próba sprawdzenia mnie, co ja zrobię. No. E, w, to trochę szczęścia i trochę tego, że. M, e, Chyba szczęście to jest to, bo jeżeli. Popatrz, pierwszym trenerem polskim, który dostaje duży klub, jest, mhm. jest winiar. Nie, no, Mieszko dostał skrę. Tak. Ale tam się poślizną troszkę na tej skrze. Dostaje winiar za wiercie. Ja w pewnym momencie wpadłem już po tej Warszawie. Może ten wybór za dużo, może, za długo może w Warszawie, może ten wybór Bydgoszczy nie do końca był najlepszy, bo mhm. trafiłem do klubu, który stwierdził, dobra, mamy takie same problemy, to pewnie, pewnie coś się da z tego zrobić, mhm. a później do Benzina trafiłem, nie wiedziałem o tym, jaka sytuacja z Benzinie, że Benzin mówi. Dobra, to nie mamy kasy, może Bednar coś wymyśli. Ale ty ponoć y, y, najpierw do na tak za bardzo się nie garnować, tylko y, z panem prezesem chyba odbyłeś jakąś długą rozmowę. Czy ja, ja się zapytałem I prosto. No. Czym on cię przekonał? Ja zapytałem prosto, czy masz pieniądze a, i czy ja nie będę się martwił tymi rzeczami, które, które, którymi się martwiłem ostatnie sezony mhm. i, i co możemy zrobić i, i, jak, i jakie, ja będę miał, jakie ja będę miał możliwości. A, I co będzie od mnie zależało i o czym ja będę decydował. Generalnie to co, to, co ja bym chciał robić, żeby było robione, ale czy ja będę się martwił, czy zawodnicy dostaną pieniądze? Mm -hmm. Bo ja już miałem tego dosyć. No tak. No i na wszystko dostałem tak, ale nie do końca było tak. <laughs> I to jest najgorsze w tym wszystkim. Dobra, <laughs> słuchaj, następne pytanie. Tutaj troszeczkę nawiązanie do tych trenerów, o których wspomniałeś. Polskich trenerów. Dlaczego tak mało polskich trenerów Plus widzę? i za granicą? Tym bardziej. Za granicą dlatego, że e... Nie wszyscy chcą pracować za granicą, ponieważ po co? Mhm. Jeżeli trafisz do plus ligi, to trafiasz do, do ligi, do której wszyscy by chcieli trafić. Mhm. Druga sprawa jest taka, że Włosi i Francuzi bardzo chronią swoją ligę, a w sensie narodowościowo. Mhm. Jakbyśmy my chronili tak, my jak Francuzi czy Włosi, to by bardzo mało obcokrajowców tu przyjeżdżało, mhm. bo musiałbyś zdać na przykład egzamin po polsku. Mhm. To byłby Stefan Antiga. Tak. No i ciężko znaleźć. Nie, jesteś, nie, nie masz możliwości we Włoszech prowadzenia treningu w innym języku niż włoski. Mm -hmm. e, przyjechał Rado Stojczew, to był jego pierwszy sezon i on jeszcze dostał warunkowo, bo, on nie, bo żeby dostać się do Włoch wtedy, nie wiem, kiedy teraz są ale wtedy... On było, był tak, twoim trenerem tak, w Witasie. Żeby tam trafić do Włoch, musiałeś być mistrzem Europy, świata, czy coś takiego osiągnąć, dopiero dostawałeś taką możliwość, plus jeszcze oczywiście prowadzenia treningu po, po włosku. Ale tam w ogóle był taki obóz bułgarski, bym powiedział, tak, bo był, Kazijski, Nikoł, tak. Nikołow był jeszcze, no, Nikołow, Zminem, jako, był jeszcze taki czwarty, przyjmując się, pojać nazwiska. Ja Generalnie było no, sporo taka Była Bułgarów. tam taka grupka. No, ale to no, no i dwóch Polaków. Dwóch Polaków, ale to generalnie w, dobrze to funkcjonowało. Mhm. Ale w, jeżeli by przenieść to na warunki polskie, mhm. to przede wszystkim musiałby trener prowadzić e, treningi po polsku. Pokaż mhm. mi obcokrajowca, który e, może sam LWO mógłby, ale on, się, on jest taki bystry chłopak, on się by chciał. on jest ambitny, tak. On jest ambitny. Mhm. Może na pewno Stefan, bo dobrze mówi po polsku, ale Stefan to już wiadomo, mówi bardzo długo. ja nie wiem, kto, kto mhm. dalej. No, Andrea nie mówił po polsku, bo nie bardzo. On rozumiał dużo, ale nie bardzo chciał się uczyć. Wital by nie mógł pracować w Polsce. Mówimy o topowych trenerach. Mm -hmm. Kretu mm -hmm. też nie. No i teraz jest wybór taki: no, e, albo byśmy ich musieli zmusić, albo by nie pracowali tutaj. No, mm -hmm. Dlatego takie, jest, takie są też warunki. Nie, nie widzę żadnej różnicy, jeżeli Ty mi pokażesz trenera w lidze włoskiej. Może Lorenzetti, którego bardzo szanuję, bo to jest jeden no, świetny trener. Mm -hmm. Żebyśmy musieli się wstydzić jako czy, czy Plina, Winiar, e, czy Paweł Rusek. E, jestem przekonany, że przyjdzie włoski trener na trening polskiego trenera i zobaczy najwyższej klasy pracę, mm -hmm. bo to, co ja robiłem treningi w klubach, w sensie takiej organizacji, organizacji, to takie samo widziałem w topowych klubach, mm -hmm. to się absolutnie nie różni. Różnią się tym, że przychodzi e, e, trener do prezesa i mówi, chcę tego, tego, tego i tego i on może nie dostaje tego, ale dostaje, powiedzmy, listę, a ja dostawałem listę z finansami, żebym się zmieścił. Mm -hmm. W, tym, w, tych, w tych finansach, więc tutaj to była ta różnica. I później zaszufladkowany człowiek został do takich do klubów pod tytułem jakoś się będzie. No i poślizg, bo radą uważam, że poślizg, bo ja tam no, powinienem wyciągnąć więcej zawodników przede wszystkim mhm. i, i, i duże mam do siebie pretensje odnośnie tego, 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 tego miejsca. Też nie, nie odgrodziłem. Nie odgrodziłem zawodników od ogólnej atmosfery wokół, wokół tego klubu, bo jest, bo jest bardzo negatywna. Tam się na negatyw Czyli bude. to był twój błąd. To był mój błąd. I to ja biorę na siebie, to biorę na siebie, mm. I to zawsze będę powtarzał, bo, bo e, chciałbym kiedyś tak, żeby jakiś prezes to zrobił, też wziął na siebie pewne, mm. pewne rzeczy, a bo my trenerzy robimy to częściej. No tak. Wiesz co, to się, te pytania wiążą się troszeczkę z twoją siatkarską drogą i z taką ewentualnością cofnięcia się. Do pracy trenerskiej, bo kibice na przykład pytali, czy gdybyś dostał propozycję z Warszawy na przykład, z Politechniki, albo gdybyś z projektu teraz Warszawa, albo gdybyś dostał propozycję, żeby popracować w bielsku białej, czy podjąłbyś się takiego zadania? Czy ta twoja droga trenerska już jest sprawą zamkniętą i, i teraz idziesz w media na 100% i już cię nic innego nie interesuje? Eee, ciężko powiedzieć, co się wydarzy za 10 lat, 5-10 lat. Eee. Ale ja nie widzę możliwości e, z powrotu na ławkę. Mhm. Nie, nie widzę takiej sytuacji, żebym ja teraz wrócił na ławkę i znowu walczył to, co walczyłem. Bo ja nie widzę że możliwości, żebym... W ogóle nie widzę możliwości powrotu na ławkę. A, ale to też pewną decyzję trzeba było podjąć. I podjąłem to w, w, też po rozmowie z, z moim szefostwem. E, że, że to nie jest zabawa nad, m, pod tytułem: tu się pobawimy trochę w Polsacie, a telefon będzie włączony, jakby coś się działo. Mhm. Bo ja nie chciałbym tak robić. Bo jeżeli coś robimy, to robimy coś na maksa. Mhm. Jeżeli jesteśmy poważni, to wchodzimy w to na, na, na 100%. I wszedłem w, w media na 100%, i na dzisiaj nie widzę możliwości powrotu na afkę trenerską. Absolutnie. Mhm. Wiesz, co tu jeszcze znalazłem takie pytanie? Dotyczące benzina, co tak naprawdę wydarzyło się. W MKSie co? Ja kiedyś ja wiem, obiecałem, że powiem Ja kiedyś obiecałem, że powiem pewne rzeczy, bo, bo chciałem to po prostu. wyrzygać. to. bo to, wiesz, no to, to masz teraz okazję, proszę bardzo. Ale tego nie zrobię. Nie zrobisz. Nie zrobię tego z tego względu, że uh, usiadłem z nowym prezesem, kowalem, który tam czyści mnóstwo rzeczy. Mhm. Uh, a wtedy, kiedy ja już wiedziałem, wiadomo było, że ja odchodzę do Radomia już, bo te ostatnie dwa miesiące bardzo starałem się wspierać, pomagać, bo to nowy człowiek w Tak. W, w, pokazywać, poznawać z agentami, z prezesami, pewne rzeczy takie, wciągać go w siatka i środowisko. Mhm. I uważam, że po paru rozmowach, że a, dużo bym mu nie pomógł taką rozmowa, pomógłbym sobie i, by, i, i mi było wygodnie. On się wytłumaczył. Mhm. A, bo tam dochodziło do bardzo takich patologicznych sytuacji, w ogóle w, całej tej samej, w całym tym życiu siatkarskim, mówię mm -hmm. tak. A iż, więc stwierdziłem, że, że bez sensu. E, bardzo dobrze sobie radzić będzie teraz, mm -hmm. e, prezes poczyścił mnóstwo rzeczy, e, klub jest bardzo teraz szanowany, klub e, jest dobrze poukładany i klub jest głównym kandydatem do wejścia do Plus Ligi. E, też dostaje po dupie za tamten sezon drugi, bo w pierwszym sezonie mieliśmy w pierwszym sezonie brakowało, bo to covidowy ten sezon. Mm -hmm. Brakowało dwóch meczów do końca, zasady, Matematycznie mieliśmy szansę na ósemkę, a tam jeszcze gadajmy w Jaszczębiu, gdzie nie miał rozgrywacza, bo tam mm -hmm. się okazało, że dwóch kontuzjowanych było. Więc mogłoby, tam można byłoby do ósemki wejść, więc generalnie byliśmy zachwyceni tym sezonem. W Drugi sezon posypał się tak, że, że nie życzę żadnemu trenerowi tego, żeby, żeby przeszedł to, co ja przeżyłem wtedy eee, i w to, co, to, co się wydarzyło w ogóle w tej sytuacji, ale cieszę się, że. Wszystko jest poczyszczone i Benzin, wydaje mi się, że wejdzie do Plus Ligi i może, i może e, w tej krysyce w tej zostać. Bo nie jest... wiem, czy Radek Panas się z Tobą zgodzi, bo tam Norwid Częstochowa też przybiera ale wie, nóżkami. No, nie niech walczą, <grym> ale popatrz, teraz zbudowana. Hala jest nowa w centrum miasta, mnóstwo kibiców, finanse są. Częstochowa do... też ma halę. Pustą. No, no właśnie, niestety, i właśnie, to jest tragedia. Właśnie, I to właśnie, jest taka, hala pusta. No. Taka pusta hala. Trochę y, czasami, jak się wspomina historię, wiesz, i tych takich ośrodków bardzo mocnych siatkarskich, tak, które teraz... Albo w ogóle nie istnieją, albo, albo kiepsko tam po prostu się dzieje, to tak człowiek się zastanawia, jak mogło dojść do takich sytuacji. No ale to są osobne, jakby historie. Słuchaj, powiedz, kto jest Twoim stylistą, bo są takie pytania. Widzowie twierdzą, że zawsze nienagannie wyglądasz, masz super stylizację, więc, więc musisz się jakoś z tego wytłumaczyć. To dziękuję bardzo, bo e, nie ukrywam, że lubię się dobrze ubrać. Hmm. E, nie dobrze ukrywam, zjeść, dobrze się ubrać. I w golfa zagrać. I w golfa bajka. E, w, nie ukrywam, że lubię się dobrze ubrać i nie ukrywam, że lubię, nie lubię się powtarzać. Mhm. E, I to jest spory problem, bo w, jak skończyłem granie, to miałem trzy garnitury klubowe. No bo generalnie to wiesz, miałeś jeden no jasne, weselny. Dress, tak, tak. dres, dres, dres. dres. Mhm. E, więc trochę teraz trzeba było coś pokombinować. Ale w, zazwyczaj jest tak, chyba raz wyszedłem z domu i moja żona obejrzała siódmą strefę i powiedziała, następnym razem. Ja tylko mam zobaczyć przed wyjściem, bo mi się to się nie spodobało, bo coś tam dobra, jakieś brązy, w ogóle coś tam dobra. Ona powiedziała: nie, 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 nie. I ja jak się dobieram sobie, jak wyjeżdżam do Warszawy z Radomia, to tylko mam, pokazuję i ona. Nie, to nie jest stylistka, tylko. Czyli masz doradczynię. Mu, tak, to znaczy, muszę, muszę, musi być kiwnięcie, kiwnięcie głową. A... Ale liczysz się ze zdaniem. Tak, tak. Rozumiem. liczę się ze zdaniem. No, może nie do końca, bo. Ale, czasami ale liczysz, masz trochę czasami inne mam inno, inną koncepcję. ale. W, Cieszę się taką zabawą no, w tym No formę. widzisz, ale to zostało zauważone. Ulubione miejsce w Bielsku Białej? E... Czy takie jest? ja generalnie z Bielska miałem 19 lat. Mm -hmm. I, i w, tam jeszcze ten biznes na podcieniach, taki knajpy co miałem, Music Bar się nazywało, to w ogóle to pobankrutowało mi to. E, ten plac dwułem nad... Teraz okazało się, ostatnio taki mój kolega to z Twittera, mój znajomy, Mówił mi, że bar Pierożek, który 40 lat był taki hmm. bar mleczny, został zamknięty, bo nie wytrzymał. A w ogóle tam były krótki na parze w ogóle na tym ZWM-ie. E, ale wiesz co, S bardzo dobrze wspominam, jak e, kończyliśmy dyskoteki w Queenie. była taka dyskoteka Queen. Fajna Też nazwę. znasz, bo byłeś tak, w Queenie. Tak, byłem, byłem. Pamiętam, to 20 <laughs> par lat temu. <laughs> to było dawno i nieprawda. Ta, jak 20 nie par lat temu <laughs> byłeś, pamiętam, że byłeś w Queenie. E, I po. Ja tam wtedy jeszcze alkoholu, prawie nie piłem. Byłym kierowcą, to wieczorem, jak się kończyło, to na wschód Słońca, na przegibek, bo tam jest jakiś przejazd do Międzybrodnia na drugą stronę. to Tam się zabierało y, znajomych i się na przegibek jechało tam na wschód Słońca. Ta, bardzo dobrze blisko wspominam, piękne miejsce. Albo jeszcze jest y, takim też, jako Małolat, bo to wiadomo, mm -hmm. że gdzieś tak po 18 lat, y, szlakiem Beskickich Barów się nazywało. Jechało się przez e, e, ustroń Wisłę, mm. e, salmopol, e, w, w szczyrk. Ale, ale rozumiem, że kierowcy nie uczestniczyli że Nie, tak powiem, bo to nie było takie, zabawie, tam, tylko nie, tam, nie było, tam nie było takich rzeczy, żeby rozwózili. Dużo, dużo wiesz, dużo, mm. bardziej ta, tanecznie niż, niż. Rozumiem. A tak a propos m, tego alkoholu, ktoś zapytał: Malibu z mlekiem czy Gin z tonikiem? Gin z tonikiem do to Wojtek Gryzga, to mm. jest jego ulubiony. Ja, jeżeli już A mam ty? usiąść, to e, zi, białe zimne. O, białe, czyste, zimne. białe zimne. czyste. No, nie zawsze to jest dobre na gardło, musisz o tym pamiętać. Życie. Komentujesz, to wiesz. Tam nie, coś ja nie. Się jest, może ja nie jestem raczej tradycjonalistą. Rozumiem. E, jeszcze było jedno takie fajne pytanko. Czy nadal używa pan syropu Tusipet na przeziębienie? No to byłem taki zawieszenie miał, na trzy tygodnie dopingowe miałem małolatem. To pamiętam, to w ogóle się połączyło z taką z, z akcją z Pawłem Zagumy, pamiętam, mhm. który przyszedł do mnie w Akademikach, mieszkaliśmy, mieszkałem w Radomskim. Guma mówi, przychodzi, ty, co ty dostajesz od lekarza? Mówi, nie wiem, coś tam, jakieś tabletki, bo mhm. tam miałem gorączkę. A to było, nie wiem, łyk, następnego dnia kontrola. Nie wyszedłem na ten mecz w ogóle. Ja nie? nie grałem w tym meczu. Ale powiem ci, że y, ja ten syrop też używałem i swego czasu potrafiłem pić duszkiem po prostu, bo mi to akurat pomagało, a poza tym to się człowiek czuł. No, ale, ale to było wiesz, to były czasy takie, że w ogóle nikt nie miał pojęcia w mm -hmm. ogóle co to się. Efedrynka tam to, efedryna tam. Efedryna w ogóle i a, i a następnego następnego mecz, nie wchodzę na boisko, idę do kontroli, dokazuje się, że Pozytywny, mm. ale chyba po trzech tygodniach odwiesili mnie, bo w ogóle poziom tego, co tam, w tej epidurydy, to był mniejszy niż kawa, który by mi coś Jaki dała. Bo w ogóle nie wszedłem na boisko, bo no po ten. co, po cholerę mi to było. Jasne. Ale to pamiętam, że guma mi to, guma to dzień wcześniej e, zwrócił <grym> uwagę, przyszedł do mnie do akademika i co ty tu dostałeś? Mm -hmm. A myśmy nie mieli lekarza klubowego, I, ale od tego momentu, pamiętam, tak to bardzo dobrze mi to weszło w, w głowę, że e, jak byłem trenerem, bardzo mocno pilnowaliśmy tego, mhm. co zawodnicy mogą, a czego nie mogą. Teraz, już jest, teraz to już jest. Teraz to jest teraz już chyba. Mało rzeczy, ale na przykład. Te, te, te było tapcin, czy, czy jakiś cold rec, cold rec, jakieś coldrex, jakiś koledrex. to cold wszystko tak. pseudoefedryny. Mhm. Generalnie to było się bardzo można pilnować, i bardzo mocno tego pilnowałem, żeby, żeby wszystko, co weźmiesz, a spilny możesz wziąć mhm. sam. Musi być, musi być sprawdzony. Bo teraz trzeba ten... zgłosić, prawda? Wpisać, jeżeli tak, ktoś pobierał jakieś leki, jakieś to leki to trzeba Ale to... generalnie, żeby nikt nie poszedł do apteki <laughs> i, 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 i czegoś nie kupił, żeby to później nie było jakichś z tym problemów. Bo, bo to bez sensu sobie robić krzywdę, bo to bo, bo, bo wiesz, teraz to jest tak, że doping to jest to, że my myślimy, że to jest wielkie mięśnie. Czasami tak. nawet nie wiesz o tym, że coś tam się wzięło. Nawet <laughs> na przykład tapcin był chyba taki niebieskie tak, ja W ogóle to w, nie wiedziałeś o tym, że coś to się, cokolwiek coś dodawało. E, ale to była taka duża nauka dla mnie, jest to później, to, później to bardzo mocno to, mm. tego pilnowałem. No dobra, jeszcze taka seria szybkich strzałów, jak to tutaj e, nasi widzowie e, zaznaczyli. E, komentowanie plus ligi, czy ligi mistrzów? Zależy jakiego meczu. No wiesz, no, ligę mistrzów w Perugie z no to masz kawał meczu, ale plus ligę też lubię bardzo. Jasne. Zdobyć Puchar Polski, czy Super Puchar? Polski? Super Puchar jest bardzo mało istotny moim zdaniem, no. Puchar Polski. Zdobyć złoto olimpijskie czy złoto mistrzostw nie świata? No, igrzysk, igrzysk. No, to są takie pytania, na które no. większość możemy od razu odpowiadać. Yy, Marcin Janusz czy Fabian Grzyzga? Zależy do kogo. Ja wiem, że to jest krótkie miało być odpowiedzi, ale nie, nie, Fabian, będzie, Fabian będzie do i, i jednych zawodników i mhm. yy, do jakiejś grupy, a Janusz będzie do innej. I teraz kwestia. Do tej grupy, która teraz wybrałbym Janusza, który jest w kadrze, ale do innej grupy, na przykład spryciarzy, tak Mika czy Winiar, mhm. to bym wybrał Fabiana. Więc to są kwestie naprawdę z kim, z kim byś miał grać. A to jeszcze nawiąże do rozegrania, bo też widziałem takie pytanie, z kim ci się najtrudniej grało w sensie rozgrywania piłek w Twojej z, karierze zawodniczej? Piotkiem Gabrychem. Bo, bo, <laughs> jak... jakoś nie jestem zaskoczony ale nie, wiesz dlaczego? to był bardzo, to był bardzo dobry zawodnik o o, tak? o o o pamiętam też jak pomógł Jastrzębiu zdobyć w Polski o nim też legendy krążyły ale Piotrek, z Piotkiem było też tak, że nie wiadomo było jaki ma humor jak, jak hmm. coś mu się wydarzyło, że, że na przykład będzie tylko atakował tylko kiwał, albo będzie tylko atakował po skosie, albo na przykład Dzisiaj nie. Mhm. No to wtedy, mnie, wtedy miał problem. Ale to y, wiele legend krąży o Piotku, ale jest jedna ważna rzecz, ten facet potrafi robić siatkówkę. Mhm. To się zgadza. Bartek kurek czy Łukasz Kaczmarek? Zależy do czego. Widzisz, to jest to, mhm. że, ty, że to, jest to, to jest coś takiego, że to nie jest bieg na 100 metrów. Bo jakbyś ustawił kurka z to toś wiedział, kto jest szybszy na 100 metrów. No tak. Tutaj a, kurek w swoim potencjale zdecydowanie, ale Popatrzymy na Kaczmarka, co on zrobił z Perudzią w pierwszym, w pierwszym mm. meczu. No po prostu zabawił się tą swoją techniką. Więc tu jest technika, spryt, tu jest moc. Tak. Z Łukaszem zresztą, kiedyś w światkarskich ligach rozmawialiśmy i tak podkreślałem. Tą kontrolę nad piłką jego i on nawiązywał do siatkówki plażowej, bo przecież grał bardzo, bardzo długo i, i mówi, że to stąd się jakby bierze. tak, że, że, że na tej plaży gdzieś tam pozyskał takie umiejętności i to teraz wykorzystuje. Czy tak samo odpowiesz na pytanie Olek Śliwka czy Tomek Forna? Zależy do czego? Eee, Olek Śliwka, mhm. ale, ale ja to wielokrotnie mówiłem już w komentarzu i, i w naszych, naszych programach. A fornal wtedy, kiedy zagra tyle dobrych meczów, dużych meczów co śliwka. Mhm. Czyli wtedy, kiedy będzie istotny w najważniejszych momentach. Teraz w halabanku był MVP i tego oczekuję w rewanżu, tego będziemy oczekiwać od niego. Bo ja już oczekiwać od niego w meczu medale, czy, czy jak wejdą do finału Ligi Mistrzów. E, bo ja już przestałem podniecać się tym, że to jest dobry zawodnik. Bo ja wiem, mhm. że to jest dobry mhm. zawodnik. Nie interesuje już teraz, czy on gra do, duże mecze, i to jest dla mnie istotne. A śliwka. Pokazał na przykład w Pucharze Polski, że on potrafi grać duże duży mecze, chociaż grał w Peru e, dramatycznie. Mm -hmm. Najgorszy mecz, jaki widziałem, ale pomógł. Ale na, e, Jeżeli wyrównają ten poziom grania w dużych meczach, musi Fornal dopiero dojść do śliwki w dużych meczach. Mm -hmm. Paweł Zatorski czy Kuba Popiwczak? Żaden. Na dzisiaj? Żaden. Na dzisiaj. To przy... kogo wybierasz? Nie, nie wiem. No ja słuchaj, tu... trzeba wybrać ja, do tej kadry do reprezentacji. Nie, nie e, rok temu po był dwa razy lepszy i to w przyjęciu mhm. w obronie. Zatorski też nie do końca mi się podoba, ale zatorki mi się nie podobał przez Ligę Narodów, a w końcu widzę, w Mistrzostwach Świata zagrał dobrze. E, nie wiem, nie, uważam, że, że to nie są najlepsze sezony, obydwu Liberu. Że mieli lepsze. Czyli co? Telefon do Damiana Wojtaszka? Wiesz co, jak. On tutaj był u ciebie, tak? Był. To jest taka legenda jak ja. <grym> <grym> eee, f... Nie wiem, wiesz co. Ale on nie on przecież po, po, powiesił buty na koło. Ale to jest ale tak, takie liaja. wieszanie butów, wiesz się tak? się, to, to było takie zabawne, że zawodnicy, którzy nie są powołani do kadry, mówią, że rezygnują z kadry. Ale hmm. dobra, to e, Wojtaczek, wie, że cię lubię. Ale wiesz co, z Piotkiem Nowakowskim na przykład rozmawiałem i zadałem mu takie pytanie, czy gdyby nagle Nikola do niego zadzwonił, wiadomo, że to była też inna sytuacja, tak, z jego zdrowiem i tak dalej, gdyby Nikola do Ciebie zadzwonił, bo jest taka potrzeba na sezon olimpijski, na przykład to, co wtedy Ty miałeś decyzję i powiem Ci, że nie wykluczył tego, tak? Ale się zastanowi, Świetny mówi, sezon. kto wie, kto wie, teraz właśnie bardzo dobry sezon, prawda? Świetny sezon i myślę, wydaje, że mógłby, mógłby tej kadrze pomóc, ale wracając do Libero, nie uważam, że nie są to dobre sezony, czy bardzo dobre inaczej. Oczekujemy od zawodników jak Zatorski mm -hmm. pomiesz, tak grania bardzo dobrze. No dobrze, ale no to wybierz kogoś, bo przecież yy... ale muszę... nie da się. No ale mamy dopiero. Ale nie, ale nie da się grać. Yy, ale to w reprezentacji dwa, bez bez jest no. dopiero. No. Eee, dobra, Zatorskiego, bo popiwczak. Mm -hmm. eee, po z zeszłego roku bym wziął, mm -hmm. a który nie dostał w ogóle szansy grania w kadrze, mhm. bo praktycznie tam przez kadrę się przesmyrał tylko. Tak. A w sezonie był rewelacyjny. A ten sezon ma dużo słabszy. Mhm. Kuba Kochanowski czy Mateusz Bieniek? Nie, no Bieniek oczywiście. Kochanowski też oczywiście. Obydłow, <laughs> obydwu biorę. Obydwu <laughs> też biorę. Oczywiście. Też oczywiście. Obydwu biorę, bo obydwaj są fantastyczni mhm. i... A, ależ bym mamy środkowy w kadrze. Jak no właśnie, ręce? kogo trzeciego byś tam dołożył? Na Igrzyska, no bo... Daj Piotka Rowakowskiego. Tak, weź, weź go na mów. Wiesz co, ja myślę, że go nie muszę namawiać, on, on, on jakby eee. tylko, ja tak coś czuję, że gdyby była taka możliwość i opcja, to on by chyba jeszcze się zebrał w sobie. Tu, tu wydaje mi się, że jak są igrzyska, to nie ma co patrzeć w metryki, jak będzie uh -huh. Głosik, Buzerowy zadowolony, tak. niech jedzie, niech Piotek Nowakowski, wszystko jedno. Mamy wybrać najlepszych i na, na, uh -huh. na, na tą kadrę, przypominam, dwunastu tak, na no igrzyska, właśnie. to trzeba też liczyć. No właśnie, i to jest najgorsze. Odkrycie tego sezonu plus eee, daje Daję tego, oczywiście odkrycie sezonu to ja bym dał Sancheza. Uh -huh. Bo pierwszy sezon. Zakładamy, że odkrycie to jest to, że pierwszy raz w widzę i błyszczysz. Tak. A, więc daję tego Sancheza, bo, ponieważ no, uwielbiam na niego patrzeć, mm -hmm, na jego palce. Mm -hmm. A daję Havre Luka, bo to jest taki młody chłopak, który, który naprawdę e, pokazał, że, że mogą być z niego ludzie. Ciekawe, jak on będzie prowadzony dalej. Ciekawe, jaki tam jest jak z głową jest jeszcze. Zobaczymy, bo to jeszcze młody chłopak. No nie mogę dać Gierżota, ponieważ Gierżot jest trzeci sezon widzę więc nie mhm. możesz to powiedzieć... Już to już nie jest odkrycie. To nie jest odkrycie. A już się, się nie odkrył do... wcześniej. Więc to nie mhm. jest odkrycie. A więc tu e, obcokrawiec Sanchez, a Polak Havryluk. Mhm. A drużyna, która zaskoczyła pozytywnie i drużyna, która zaskoczyła negatywnie? E, Gdańsk. Gdańsk numer jeden, zdecydowanie. A, mhm. Bo nawet to, że za, e, Rzeszów jest pierwszy, to brawo zasadniczej, ale zasadniczą, ale generalnie jakbyś tak myślał, pomijając te poprzednie lata, to ten zespół powinien być w pierwszej trójce. Więc to nie jest jakieś zaskoczenie, że jest akurat pierwszy. Mhm. Ale to, że jest szósty Gdańsk z takimi problemami, z takim budżetem, z takimi możliwościami e, i tak spokojnie szósty, to nie jest jakaś walka. Mhm. Oni mieli pełny luz. Wygrywany dużych, me no tak, wygrywane nie dużych meczów. No komfort na koniec. Y, dużych meczów, zdecydowanie mhm. na plus. E, no a na minus staram się jak najmniej mówić o moim byłym klubie z którym pracowałem ostatni sezon, bo, bo wiesz, jak to zawsze będzie odebrane? No tak. Też go nie miałem dobrego, bo ja wygrałem tylko 7 meczów. <grym> uh, więc to może być zawsze odbierane wiesz. Uh, ale radom uh, no, zasługuje więcej niż na zwycięstwa, naprawdę. No to prawda, taka historia i w ogóle nie ma co tam się zastanawiać. Yy, to trudne chyba pytanie będzie dla Ciebie, a może nie? Takie może niewygodne trochę. Z kim najbardziej lubisz komentować mecze plus ligi? Wiesz co? Dzisiaj na przykład siedziałem, siedziałem z Adamem Romańskim jak zobaczymy jaki on jest poukładany, jak on ma te, wyciąga kolorowe długopisiki i zapisuje mm -hmm. sobie, jak on pisze mecz. W to koszykówki. Siedzisz z Krzyśkiem Wanio i zastanawiasz się, jak on pięknie dobiera wyrazy, jak on buduje zdania. No ja i chciałem tak budować zdania jak jak Waniu. Chciałbym e, łapać tak emocje, myśmy na, jeden mecz robili z Lepką, e, nawet mhm. więc to chyba wosku nawet. E, I tak jest, tak, to jak Lepka wchodzi w mecz. Mhm. To jak profesjonalizm e, Jurka czy, czy e, Marka Magiery, który mają, oni, To są profe, mhm. profesjonaliści, którzy wiedzą co robią, wiedzą kto, jak to robić. Jak Swendra widzisz na wyjeździe, ale ze Swendrem robisz mecze na wyjazd, mm. robisz na hali, więc to jest inne uczucie, ale widzisz tak, Sfendro pokazuje, Kuba, zawsze podejdź do, zapytaj się, coś. On pokazuje mi, on mnie wprowadza w tą, w mm. tą, tą rolę, bo ja na początek wiem taki, że ja czasami nazwiska mówiłem. Ja w ogóle swoich, ja swoich nazwisk, swoich nazwisk na zawodników nie pamiętałem, a obcokrajowca, czy tu mm. jest akcent, a później mm. mówi, nie Kuba, ty masz być profesjonalistą i pokazuje im pewne rzeczy i też pokazuje mi jak emocje, bo jak ja posłuchałem końcówkę meczu z Perucią, to ja nie czułem tego, bo te emocje cię budowały, że to masz gościa, któryś przeżywa tak, jakby miał 12 lat, a to jest Sendro, który przerobił tych meczów tyle. Więc każdy jest inny. Ka z każdego staram się brać. Co, po Sprytnie trochu. z tego wybrnąłeś. Ale tak? nie, Od wszystkich wymieniłeś. Ale ja się spodziewam tych pytań, bo ja to, to nie jest pierwszy hmm. raz, kiedy się mnie pytają. Co? z Bidona jeszcze przecież. przecież a Bidon to w ogóle Liga, on ma też takie fajne emocje, bo on też buduje tym, tym tonem głosu. Naprawdę, każdy z nich coś ma takiego w sobie, co ja bym chciał chciałbym kiedyś, kiedyś podebrać, o tak, hmm. nauczyć się. To powiedz na koniec, co dała ci siatkówka? Co, co jej to, że, zawdzięczasz? Wiesz co, to, to, to że ty nie do niej żal. To co mnie zapraszasz i, i tutaj z tyłu jest, jesteś legendą. Co mi się tro, sorry, ale mi się trochę to tak zabawnie, to, bo to legenda to jest. Ale wiesz co, słowo legenda może być wielowymiarowe hmm. i i różnie do tego można ale podchodzić. Ale to nie jest jakaś taka skromność, taka wiesz, taka skromność, co ja też nie lubię, taka o, wiesz, legendą. Jestem w tej siatkówce przez całe życie, nie w, trochę w życiu osiągnąłem, nie mam medali, nie grałem w kadrze, nie prowadziłem, wiesz, bogatych klubów, ale siedzę, mam 47 lat, a pierwszy raz na treningu miałem, jak byłem 7. Mhm. No. A jeszcze moja matka była Czyli na 40 treningu... 40 lat w siatku. A moja matka chyba, mówiłem jeszcze w ciąży, była na mhm. początku, jak, jak przyszła na trening. Więc generalnie ja byłem na sali w brzuchu matki jakieś 47 lat temu, 8 mm. lat mm. temu. Nie, bo ja jestem z września, czyli to było ty To prawdopodobnie, jakbyś w planie, to też już, to już byłeś byłem, na siatkówce. To już byłem na. na więc ja w, ja w siatkówce uh, jestem od początku i mam nadzieję, że będę do końca. I chciałbym, żeby cały czas mi ta siatkówka sprawiała Frajdę taką, jaką mi sprawia cały czas. I, i mam nadzieję, że to że to ludzie widzą i wyczuwają, że po prostu ja się tym dobrze bawię. To nie jest coś takiego, że ja przychodzę do roboty, tylko ja patrzę i mówię, kurde, ty znowu sobie siatkówkę A, jeszcze miałem Cię zapytać, Zaksa czy Jastrzębski? W finale oczywiście. Mm. W finale oczywiście. Eee, no ma problem Jastrzębie z tą Zaksą, no jak no. wstaje ta Zaksa z drugiej strony. Eee, wydaje mi się, że jeżeli doprowadzi sytuację, takiej jak doprowadziła w, 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 w Pucharze Polski, czyli to 2016, 2017, mm -hmm. To już tego nie wypuści, bo już się nauczyła, z czego nie zrobić, żeby nie, nie oddawać tak meczu, jak oddała te dwa pierwsze, tak, dwa pierwsze sety w Pucharze. Mm -hmm. Ale to do takiego trzeba najpierw doprowadzić. E, a Zaksa, jak przegra pierwszego seta do 15, to Zaksa robi, otrzepuje się tak. i mówi: co z tego? Nic się nie stało. No, idziemy dalej. Mm -hmm. Więc ta przewaga jest po stronie Zaksy, ale e, jak. Popatrz, jaki mamy problem. Z, ocen z oceną faworyta, już faworyta. pozdrawiam kibiców wszystkich, którzy zastanawiają się, dlaczego ja uważam, że Perugia była faworytem, mm -hmm. ale to już palnicho, bo to dostałem wiesz, tam milion komentarzy. Mm -hmm. e Zastanawiamy się teraz, kto może być faworytem w prawdopodobnym, w polskim finale Bardzo Ligi... prawdopodobnym. Bardzo prawdopodobnym finale e Ligi Mistrzów. Gdzie my jesteśmy teraz, a gdzie, e jak jeździliśmy na hale, e do Radlina. Stara Harawa z w Nysie. Stilon, Nysa. Y, gwardia w kościele. Mm -hmm. y, na kortowie, przecież dopiero Olsztyn nie zawsze grał na Na, na, na uranie. Eee, na politechnice na pięterku, przecież pierwszej nie na kole przecież po, po, Politechnik grała gdzie wchodzić czy, stało. Cała Stocznia grała na Hali WDS. A te WDS to już były doby fajne. Bo to tam to było da, z trzech to stron to były trybuny, już trybuny To już tak. w ogóle to była. Jeszcze pamiętam, że spało się w hotelu w wds gdzie była jedna łazienka. O, jedziesz na mecz do WDS-u i masz łazienkę na zewnątrz. Hmm. W sensie masz jedną wspólną no. łazienkę. I tak jeździliśmy na mecze. Więc tutaj jaka to jest piękna historia. I ja tam dokładnie tam byłem do WDS-u szedłem. E, bo była jed, jed, jedna ubikacja była na cały zespół, czy tam może dwie a, i tam spaliśmy przed meczem się, przechodziło się, bo tam był basen był pod, w, w, pod, 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 pod basenem a, a kończymy tak, że jed, jadę w, do, do Perugii i będę komentował mecz w, w Perugia-Zaxa no i widzisz, i dlatego właśnie jesteś legendą Polski, no, dobra, no mi się, mi się przekonać tam był tam <laughs> problem z prysznicem, a tutaj jest perudzia i tak właśnie to się toczy życie. E, powiem Ci, że dla mnie jesteś bardzo pozytywnie zakręconym człowiekiem i cały czas kipisz energią nie? i to, że Ty już nie jesteś siatkarzem, już nie jesteś trenerem i tak też podejrzewam, że już nie będziesz chciał być nigdy trenerem, bo przed Tobą nowe wyzwania, a widzę, że to co teraz robisz sprawia Ci wielką frajdę, wielką radochę. Prawda. Więc dziękuję Ci serdecznie za dziękuję. rozmowę. Troszeczkę ciekawych takich historyjek nam tutaj przytoczyłeś i przypomniałeś. Yy, I to też y, bardzo cenimy. Dzięki za. Dzięki serdecznie. bardzo, dziękuję. Waszym i moim gościem był Kuba Bednarok.